Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram obrady 62. sesji Rady Gminy Grzegorzew. Serdecznie witam na obradach sesji panie i panów radnych. Witam panią Bożenę Dominiak, wójta gminy Grzegorzew. Dzień dobry państwu. Witam panią Katarzynę Filem, zastępcę wójta dyrektora do spraw administracyjnych urzędu. Powitania kieruję do pani skarbnik Renaty Dopierały. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam pana Waldemara Banasiaka, członka zarządu powiatu kolskiego. Witamy panie Waldemarze. Witam pana Wiktora Blocha, kierownika ZEAS-u. Witam serdecznie. Witam państwa sołtysów i dyrektorów szkół. Powitania kieruję do pana Piotra Benarkiewicza, członka zarządu Stowarzyszenia Solna Dolina. Witam panią inspektor Urzędu Gminy, panią Danutę Gębkę. Witam serdecznie. Powitania kieruję do pani Aleksandry Wojciechowskiej, architekta i urbanisty sprawa zagospodarowania przestrzennego, która współpracuje z naszym urzędem. Witam pana Bartłomieja Fiwka, redaktora portalu internetowego Ekoło, który realizuje dzisiejszą transmisję oraz całą obsługę techniczną. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Grzegorzew oraz osoby, które będą śledziły obrady dzisiejszej sesji. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji porządku obrad sesji. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych Rady Gminy Grzegorzew w obradach 62. sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi podstawę do odbycia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek dzisiejszej sesji określony został w zawiadomieniach o zwołaniu obrad. Jeżeli nie usłyszę w tym momencie wniosków państwa radnych do porządku, przystąpimy do jego realizacji w formie określonej w zawiadomieniach. Nie widzę. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Punkt trzeci porządku obrad przewiduje przyjęcie protokołu z obrad 61. sesji Rady Gminy, które odbyły się 20 grudnia 2023 roku. Występuję do państwa radnych o przyjęcie protokołu z obrad ostatnio odbytej sesji bez odczytywania i bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu w tym temacie. Bardzo dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że protokół z obrad 61. sesji został przyjęty. Dziękuję państwu radnym. Kontynuując obrady, przedkładam informację o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Państwo radni, pani wójt, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, przedstawiam informację o pracy Rady Gminy Grzegorzew oraz korespondencji, jaka wpłynęła do Biura Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, to jest od 20 grudnia 2023 roku do dziś, to jest do 30 stycznia. Szanowni państwo, uprzejmie informuję, że niespełna tydzień temu, to jest 24 stycznia, odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Celem odbywania posiedzenia było omówienie spraw z zakresu bieżącego funkcjonowania naszej gminy oraz przedyskutowanie projektów uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji. Państwo radni, szanowni państwo, kontynuując, uprzejmie informuję, że 4 stycznia bieżącego roku do wójta i Rady Gminy Grzegorzew wpłynął wniosek mieszkanki naszej gminy, która wystąpiła o udzielenie głosu na sesji Rady Gminy oraz o udzielenie przez panią wójt odpowiedzi na forum publicznym na postawione przez tą panią pytania. Z
Sprawa dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dokonanych uchwałą Rady Gminy Grzegorzew z lipca 2019 roku. Wnioskująca wystąpiła o telefoniczne powiadomienie, dlatego też dnia 17 stycznia została telefonicznie poinformowana o terminie sesji i zaproszona na dzisiejsze obrady. Serdecznie witam panią Jadwigę Gajda. Witam pana bardzo serdecznie. Jest z nami również pani Aleksandra Wojciechowska, która pracowała nad zmianami planistycznymi, które prawie 5 lat temu uchwaliliśmy. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie pani Aleksandru. Uprzejmie informuję, że sprawę tę omówimy niezwłocznie. Zajmiemy się nią po zakończeniu informacji o pracy wójta. 17 stycznia bieżącego roku wpłynęła do Rady Gminy prośba o pomoc mieszkanki naszej gminy, która wskazując na swój podeszły wiek, stan zdrowia oraz orzeczenie lekarskie mówiące o tym, że nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania i prowadzenia domu, poprosiła o zapewnienie chociaż raz dziennie ciepłego posiłku, konkretnie obiadu. Na podstawie informacji i wyjaśnień, jakie uzyskałem od pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, uprzejmie informuję, że pani ta jest w stałym kontakcie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Problem ten jest pracownicom naszego Ośrodka Pomocy Społecznej doskonale znany. Pani ta ma zapewnioną opiekę. Mam nadzieję, że kwestię dostarczenia obiadu uda się niebawem rozwiązać. Będę tę sprawę monitorował. Pragnę dodać także i przypomnieć, że 20 grudnia ubiegłego roku Rada Gminy podjęła uchwałę o uruchomieniu na terenie gminy Grzegorzew usług opiekuńczych, która daje Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej możliwość realizacji systematycznych oraz konkretnych form wsparcia i pomocy dla osób takiego wsparcia potrzebujących. Szanowni Państwo, realizując obowiązek wynikający z ustawy Karta Nauczyciela, wójt gminy 26 stycznia przedłożyła w Biurze Rady sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Grzegorzew za 2023 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdanie to zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Analizy przedmiotowej informacji dokonamy w dalszej części sesji. 17 stycznia bieżącego roku wpłynęło do naszej Rady Gminy zaproszenie na kolejne jubileuszowe 25. Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w tenisie stołowym, które odbędą się w najbliższą sobotę 3 lutego w Witkowie. Zaproszeniem do naszego samorządu wystąpił poseł na Sejm RP pan Tadeusz Tomaszewski oraz prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan pan Stanisław Dolaciński. O możliwości zgłoszenia swojej chęci w turnieju poinformowaliśmy państwa radnych. Niestety zgłoszenia państwa radnych nie wpłynęły. Szanowni Państwo, w niedzielę 21 stycznia świętowaliśmy Dzień Babci, a dzień później 22 stycznia Dzień Dziadka. Wszystkim babciom i dziadkom z tego miejsca składamy najserdeczniejsze życzenia i serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. Drogie babcie, drodzy dziadkowie, życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha oraz wszelkiego dobra. Kończąc swoje wystąpienie, tradycyjnie bardzo dziękuję za zaproszenia do udziału w spotkaniach i wydarzeniach, jakie zostały do Rady Gminy Grzegorzew w ostatnim czasie skierowane. Dziękuję bardzo. Czy w zakresie podanych przeze mnie informacji macie Państwo pytania? Bardzo proszę. Nie widzę. Zatem przystępujemy do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, w punkcie 5 sesji wysłuchamy informacji pani wójt
o pracy w okresie międzysesyjnym. Panie Wójt, bardzo proszę o złożenie sprawozdania z pracy Wójta, podległego urzędu oraz jednostek organizacyjnych za okres od 20 grudnia do dziś. Panie, panowie, szanowni państwo, panie przewodniczący, panie, panowie radni, drodzy państwo obecni na obradach dzisiejszej sesji, dołączam się do powitań skierowanych do państwa przez pana przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Sosnowskiego. Serdecznie państwa wszystkich witam i pozdrawiam. Również pozdrawiamy wszystkich śledzących obrady sesji Rady Gminy Grzegorzew. Drodzy państwo, rok 2024 mamy już rozpoczęty, mamy dzisiaj 30 dzień stycznia. Za nami już miesiąc nowego roku. Był to czas intensywnej pracy pracowników urzędu i nas wszystkich jednostek organizacyjnych przez ten miesiąc. Zaraz opowiem w informacji o mojej pracy. Nim jednak do tego przystąpimy, chciałabym, jak to na początku roku zawsze mamy już w zwyczaju, kilka informacji takich statystycznych. Drodzy państwo, pozwólcie, że nim złożę sprawozdanie o naszej pracy, opowiem jak dane statystyczne są w naszej gminie. W 2023 roku, może najpierw takiej garści informacji na temat pracy organu stanowiącego, jakim jest Rada Gminy. Państwo radni spotykali się na sesjach Rady Gminy w ciągu roku i podjęli 79 uchwał. Jako organ wykonawczy gminy w ubiegłym roku wydałam 50 zarządzeń. Przez cały rok radni Rady Gminy pracowali w komisjach stałych i z każdych tych komisji mamy stosowne protokoły, czym nasi państwo radni się zajmowali. Wysoka Rada kadencji 2018-2023 wkroczyła w ostatnie miesiące swojej działalności. W obecnym składzie pracować będziemy do 30 kwietnia. Rzecz ta dotyczy również organu wykonawczego, jakim jest wójt gminy, czyli pracujemy do wyborów samorządowych. 30 kwietnia kończy się kadencja rady. Znamy już kalendarz wyborczy wyborów samorządowych. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików odbędą się 7 kwietnia, pierwsza tura, i 21 kwietnia. Rok będzie w tym roku rokiem również wyborczym, bo w czerwcu, o ile dobrze pamiętam, 9 czerwca czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Drodzy państwo, tak jak wspominałam, garść informacji o naszej gminie. Jest nas 5540 osób. To jest liczba naszych mieszkańców zameldowanych w naszej gminie na dzień 31 grudnia 2023 roku. No niestety ubyło nas. Ubyło nas o 28 osób. Pożegnaliśmy 52 naszych mieszkańców. Urodziło się 50 dzieci, w tym 23 dziewczynki i 27 chłopców. 65 młodych mieszkańców naszej gminy, czyli 18-latków, wkroczyło w pełny wiek dorosłości, czyli otrzymali dowody osobiste. Inaczej mówiąc, na drogę pełnoletności wkroczyli. Serdecznie im gratulujemy. W tym roku urodziły się bliźnięta.
w miejscowości Borysławice. Jest to Marcelinka i Michalinka, dwie dziewczynki. One urodziły się 8 stycznia i można otwarcie powiedzieć, że 8 stycznia powitaliśmy pierwsze mieszkanki naszej gminy. Tak jeszcze dodam, drodzy Państwo, że najpopularniejszymi imionami nadawanymi w ubiegłym roku to były imiona dla chłopców Mikołaj, dziewczynki Laura, Iga i Marysia. 25 par zawarło związek małżeński, w tym 19 par śluby konkordatowe i 6 par tylko śluby cywilne, czyli w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Rok, w którym wkroczyliśmy uchwałami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony został rokiem Marka Chłaski, arcybiskupa Antoniego Baraniaka, błogosławionej rodziny Ulmów, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Zygmunta Miłkowskiego i polskich olimpijczyków. Taki mamy rok 2024. W 2024 wkroczyliśmy dla nas Polaków w rocznicę 22 stycznia, to była w 1863 roku, rozpoczęła się Droga Narodu Polskiego do Niepodległości. Szanowni Państwo, mam tutaj na myśli Powstanie Styczniowe. Mówię o tym dlatego, że nasi mieszkańcy również są pochowani na naszych cmentarzach i tak jakby chociaż w Borysławicach Kościelnych mamy grób powstańca Wawrzyńca Sękowskiego czy Artura Kronkowskiego. Pamięć o historii jest naszym obowiązkiem, bo z ich krwi nasza wolność. Pamiętaliśmy o tych osobach, zostały zapalone stosowne znicze pamięci o tych, którzy oddali swoje życie. Drodzy Państwo, drodzy goście, drodzy Państwo radni. Przystępuję teraz do informacji o pracy naszego urzędu i jednostek organizacyjnych. Jak to już zwyczajowo mamy u nas przyjęte, rozpoczynamy informację naszą od prezentacji fotograficznej. Widzą Państwo na załączonym slajdzie trwający remont budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie. Praktycznie podczas każdej z tych sesji składam informacje Państwu, jak przebiegają prace na tak poważnej inwestycji, jakim jest modernizacja budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie, o czym już mówimy wielokrotnie, że jest to dogłębna termomodernizacja, dogłębna wymiana w środku wszystkich urządzeń. I jak Państwo pamiętają, inwestycja wsparta została Rządowym Funduszem Programu Inwestycji Strategicznych, czyli Polski Ład. Dofinansowanie w wysokości 3 500 000. Zaplanowano z budżetu 629 tysięcy. Całkowita wartość inwestycji, tak jak widzą Państwo na slajdzie, to 4 miliony. Ale dzisiaj, uwaga, będziemy dyskutować, Wysoka Rado, nad pracami dodatkowymi, które, jak wiemy, podczas remontów zawsze się zdarzają. I trzeba o tym wiedzieć, że jeżeli remontuje się coś, co już jest użytkowane od 50 lat, to podczas takich prac, drodzy Państwo, zawsze odkrywamy jakieś rzeczy, które trzeba po prostu wykonać. Widzą Państwo na załączonym slajdzie Radę Budowy. Mieliśmy to spotkanie 21 stycznia z udziałem wykonawcy, projektantów firmy Rzemiosło z Poznania oraz inspektorów nadzoru wszystkich branż. I teraz, drodzy Państwo, Wysoka Rado, dzisiaj będziemy podejmować decyzję o tym, czy wygospodarujemy z naszego budżetu kwotę, i to dużą, Wysoka Rado, bo jest to prawie 500 000 złotych, dokładnie jest to kwota 499 590 złotych brutto. Zapytacie Państwo, dlaczego? W momencie, kiedy projektowaliśmy prace mające polegać na tym, że będziemy budynek termomodernizować,
Nastąpiły takie, jak to już wcześniej mówiłam, podczas remontu sytuacje, że trzeba te decyzje podjąć. Wymieniliśmy dodatkowo 37 sztuk drzwi wewnętrznych. Podczas spotkań pan dyrektor wnioskował: nauczyciele, ja dzisiaj to uprzejmie przedstawiam państwu radnym. 21 sztuk umywalek. W związku z tym, że nie udało wymontować się okien w taki sposób, aby nie uszkodzić parapetów, w związku z tym musieliśmy wymienić wszystkie parapety w szkole. To były prace konieczne do wykonania, szanowni państwo, prace, które muszą być wykonane ze względu chociażby na to, że jak państwo pamiętają i wszyscy o tym wiemy, mamy protokół powiatowego sanitarnego inspektora, a także protokół Państwowej Straży Pożarnej i musimy się do tego też odnieść i wywiązać z tych zaleceń, jakie mają miejsce. Podczas spotkania, które miało miejsce 21 stycznia, szanowni państwo, dyrektor zawnioskował jeszcze do nas o to, aby pracownia przygotowała propozycję wykończenia ściany patrona. Też to jest dodatkowe zadanie. I idąc do starej sali sportowej, gdzie teraz będzie przeniesiona biblioteka gminna, tam jest taki właz, który wymaga poszerzenia, też dyrektor o to zawnioskował. Wykonawca przychylił się do tego, ale drodzy państwo, pewnie, że ten właz się przyda, bo tam jest taka przestrzeń, która będzie mogła być wykorzystana, a teraz w szkole tych urządzeń też jest sporo. Przyjęliśmy to do realizacji. Panowie przewodniczący, panie i panowie radni, podsumowując, w dzisiejszych zmianach do budżetu wnioskujemy z panią skarbnik o wyrażenie zgody, abyśmy dodatkowe roboty mogli podpisać aneks o kwotę 499 590 zł. Dodam, że wartość inwestycji i to, o czym już mówiliśmy, roboty dodatkowe, nie powodują przedłużenia terminu wykonania umowy. Wszystkie prace dodatkowe, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zostały wyliczone na podstawie kosztorysu opracowanego zgodnie z wskaźnikami kosztorysowymi. Taki kosztorys opracowuje wykonawca i wskaźniki w tym kosztorysie oraz koszty jednostkowe muszą być takie same, jak w momencie, kiedy dany wykonawca składał ofertę na wykonanie robót. Czyli 31 maja 2024 roku kończy się zadanie, będzie elewacja jeszcze, jak państwo widzą, trwają prace ociepleniowe. Wiemy, że inwestycja jest dwuletnia i że na pewno stopień trudności dla nauczycieli, dla rodziców, kiedy to pracujemy na żywym organizmie, nie było łatwo, ale już wkrótce to wszystko się zakończy i jeżeli państwo radni dzisiaj wyrażą zgodę, będziemy podpisywać aneks do umowy, który to spowoduje, że będziemy mogli te dodatkowe prace po prostu spokojnie zapłacić. Kolejna inwestycja wymagająca dużego zaangażowania i duża inwestycja nie tylko o zasięgu rzeczowym, ale też i finansowym, to generalna przebudowa ulic i parkingów w Grzegorzewie przy ulicach Brzozowa, Szkolna, Choińska i Plac Kościelny. Pogoda nam troszeczkę przeszkodziła. Wykonawca teraz już usilnie przystąpił do prac. Jak państwo widzą na załączonych slajdach, roboty budowlane trwają. Tutaj ulica już nabiera ładnego wyglądu. I jak państwo pamiętają, układamy kostkę. Nie kładziemy warstwy asfaltowej. Ta warstwa asfaltowa będzie na odcinku ulicy Choińskiej do ulicy Szkolnej, tutaj w pobliżu świątyni. Budujemy też parking, który spowoduje, że to, co teraz się dzieje w obrębie świątyni, musi się, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, zmienić.
Mamy dużo uwag z Państwowej Straży Pożarnej, że parkowanie samochodów w pobliżu drewnianej świątyni stanowi zagrożenie. Dlatego też tworząc przestrzeń dla mieszkańców, będziemy mogli parkować samochody na zaplanowanym parkingu, a co za tym idzie, gdyby coś się wydarzyło w obrębie drewnianego zabytku, będzie można samochodami bojowymi tam dojechać. To jest też zadanie, które mamy nałożone na przepisy wynikające z przepisów przeciwpożarowych. Wierzę głęboko, że mieszkańcy się do tego przyzwyczają, bo dzisiaj wszyscy parkujemy obok. Takie jest życie, szanowni państwo, znamy to. No ale cóż, jak tylko parking zostanie oddany do użytku, musimy też pamiętać, że na parkingu będzie miejsce do parkowania dla niepełnosprawnych i wierzę głęboko, że się wszyscy do tego przyzwyczajimy. I tutaj też, Wysoka Rado, kolejne dodatkowe pieniądze. Pamiętają państwo, że wniosek mieszkańców ulicy Stodulnej, który został przez nas przyjęty, rodzi za sobą też skutki finansowe. Czyli jeżeli w obszarze ulicy Choińskiej, Szkolnej i Dam Osiedla Całego pracujemy, no to ulica Stodulna by nam została taka sama. Więc tutaj też podjęliśmy wspólnie decyzję o wykonaniu i remontu tej ulicy, wykonaniu chodnika i nakładki asfaltowej. Dzisiaj otrzymaliśmy ostateczny kosztorys. Wartość tych robót dodatkowych z firmą Stella, która jest wykonawcą, szanowni państwo, to kwota 373 957 zł. I dzisiaj w zmianach do budżetu tę kwotę z panią skarbnik staraliśmy się zabezpieczyć, Wysoka Rado, zachowując relacje w budżecie wynikające z ustawy o finansach publicznych. Cieszy nas to, że mieszkańcy są zadowoleni i myślę, że zmiana wizerunku w obszarze tutaj tych ulic już oczekiwana dawno stanie się faktem. Dodam państwu też, że dzisiaj rozmawiając z przedstawicielami spółki oświetlenie uliczne i drogowe, już lampy na tym osiedlu się zapaliły, co też wzbudza naszą radość. Niech to mieszkańcom służy, Wysoka Rado. Na stronie 4 pan inspektor Wawrzyniak opisał tutaj dodatkowe roboty, jakie wyniknęły przy ulicy Źródlanej, Starkiewicza, ale to już, drodzy państwo, odstąpię od tego, bo jeszcze mamy troszeczkę informacji wynikającej z naszych prac. To są inwestycje, które realizujemy. Teraz przejdziemy krótko do wydarzeń, jakie miały miejsce. Otóż mieliśmy noworoczny turniej siatkówki o Puchar Wójta. Fajnie to było, na hali sportowej odbywały się noworoczny turniej. Następnie 12 stycznia rozstrzygnęliśmy etap gminy ogólnopolskiego strażackiego konkursu. A tutaj muszę państwu powiedzieć, że inwencja twórcza naszych uczniów jest imponująca. Naprawdę wpłynęły 24 prace, komisja wyłoniła 14 prac do dalszej oceny. Nasi uczniowie są bardzo zdolni, a opiekunom, nauczycielom gratulujemy i trzymamy kciuki za nasze dzieci, których prace zostały wysłane na powiatowy konkurs. Życzymy powodzenia naszym uczniom. A nauczycielom gratulujemy opieki nad naszymi uczniami i rodzicom również gratulujemy. Dziękuję komisji za wyłonienie prac. 26 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne zarządu oddziału gminnego. Spotkaliśmy się w piątek tutaj w tym miejscu, jak państwo widzą na załączonym slajdzie, druh prezes Józef Danielski składa sprawozdanie o tym, co się zadziało w naszych jednostkach OSP, których mamy 8 na terenie gminy i jak wiemy z tych 8 jednostek dwie jednostki biorą aktywny udział w działaniach ratowniczych i są wyszkoleni. Jest to jednostka OSP Grzegorzew, która jest w krajowym systemie, jak państwo wiemy, i druga jednostka OSP w Barłogach, która też oczekuje inwestycji i zmiany dachu na budynku remizy.
Uśmiecham się, bo drodzy Państwo, wiem, że oczekiwania są ogromne i o każdym trzeba pamiętać, o wszystkich, o szkołach, o uczniach, o każdym rowie wyczyszczonym, a tych potrzeb mamy bardzo dużo. Tutaj sekretarz zarządu oddziału powiatowego, gminnego druh Józef Sochacki, jednocześnie dyrektor szkoły, składa sprawozdanie. Muszę Państwu powiedzieć, że pan sekretarz łącznie z naszą panią Anną Leszcz przygotowali wspaniale to wydarzenie, a nasi radni w osobach pan radny Janusz Dorabiała, pan radny Rafał Kotkowski i radny minionej kadencji Jarosław Czerczak uchwałą zarządu oddziału gminnego otrzymali wyróżnienia i podziękowania. Cieszymy się bardzo, bo był z nami pan prezes zarządu oddziału starosta Kolski. Jak Państwo widzą, druh prezes firmy Glaspo, jednocześnie członek zarządu oddziału głównego, wręcza odznaczenia. I radością dla nas było gościć obecnego z nami na sesjach, jak zawsze, pana Waldemara Banasiaka. Panie Waldku, za wszystko dziękujemy. Jest pan zawsze z nami. Bardzo miło. I cieszymy się, że jest pan z nami dzisiaj na sesji. Gratulujemy wszystkim. Spotkanie przebiegało w atmosferze bardzo sympatycznej. Będąc przy temacie spraw strażackich, uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że rozpoczęliśmy kampanię zebrań strażackich. Otóż pierwsze spotkanie, jakie miało miejsce, to jednostka OSP Bylice. Pan prezes, jednocześnie radny, Łukasz Łuczyński składa sprawozdanie. I drodzy Państwo, miły akcent tego zebrania, gdyż pan Łukasz Łuczyński odebrał złotą odznakę za to, że angażuje się w młodzieżowe drużyny pożarnicze. Gratulujemy panie Łukaszu serdecznie tej odznaki i życzymy dalszego takiego zaangażowania w sprawy młodych, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Następne zebranie, jakie miało miejsce, to zebranie w OSP Kiełczewek Boguszyniec. Również byliśmy tam w sobotę i również pan radny powiatu kolskiego Waldemar Banasiak był też razem z nami. Przed nami jeszcze sześć jednostek, sześć sobót. Kończąc, drodzy Państwo, prezentacje fotograficzne, chciałabym podziękować wszystkim, którzy mają wielkie serca, wolontariuszom, pracownikom urzędu, którzy naprawdę włożyli całe serce, rodzicom, którzy upiekli tyle ciasta, wszystkim, którzy przyczynili się do finału, 32. finału Wielkiej Orkiestry Pomocy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w tym roku, jak pamiętamy, hasłem było Płuca po pandemii. Za troskę, za włożone serce, tortem podzieliliśmy się wspólnie. Tort został wypieczony przez mieszkankę naszej gminy i dzieliliśmy się ze wszystkimi uczestnikami tym tortem. Całym szefem sztabu był pan radny Andrzej Sikorski, którego nie ma wśród nas, może do nas jeszcze dotrze. Światełko do nieba, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak zagraliśmy i nauczyciele, którzy liczyli pieniążki. Zebraliśmy 22 tysiące na dziś, jeszcze w tej chwili sztab pieniążki liczy. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim za wielkie serce. Drodzy Państwo, jesteśmy na stronie 8, informacje o mojej pracy. Teraz część pisemna. Drodzy Państwo, w 2024 roku mamy ambitne plany zmieniać naszą gminę, tak jak to czynimy przez całe 5 lat, wiele kadencji. Mamy nadzieję, że mieszkańcy odczuwają to na co dzień, chociaż to też różnie bywa. Ale chciałabym powiedzieć dzisiaj, jak przygotowujemy się do zrealizowania zadań, które są przed nami. Mam na myśli zadania inwestycyjne. I jak pamiętamy, w budżecie gminy znalazły się pieniądze, które są wsparte rządowym programem Polski Ład. To są pieniądze, które chcemy przeznaczyć na zmiany w naszym otoczeniu. Czyli planujemy wybudować drogę Ponentów Dolny Tarnówka. Przygotowujemy się do tego zadania i jak wiemy, jest to droga powyżej 1 kilometra, dlatego też Wysoka Rado zdecydowaliśmy, że ta inwestycja będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Co to znaczy? Ogłosiliśmy już program funkcjonalno-użytkowy, mamy w tej chwili wytyczne do tego programu i wiemy, że chcemy też to już w tym roku zrealizować, a promesa, która jest przyznana, pieniądze mamy do 12 lipca. Musimy być gotowi z postępowaniem przetargowym. W tym przypadku droga, która ma powyżej kilometra i będzie potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, obawiając się, że nie zdążymy z terminem, przystąpiliśmy do tego systemu zaprojektuj i wybuduj. Mając założenia do projektu, w tej chwili przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy. Posiadamy już mapy i też zleciliśmy badanie gruntu w tym obszarze, bo wiemy, że tam są miejsca, gdzie możemy spotkać podtopienia, czyli urządzenia melioracyjne. I tutaj współpracujemy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych. To, jeśli chodzi o zadanie zaplanowane, 1,80 km drogi Ponentów Dolny Tarnówka. Drugie zadanie, o którym chcemy też już myśleć, właściwie to już myślimy. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie opracowywania projektu koncepcyjnego rozbudowy szkoły podstawowej w Barłogach. W obszarze oświaty chcemy trzecią szkołę, którą mamy na terenie gminy, wyremontować. I to również nie tylko wyremontować istniejące sale, ale też mogę śmiało powiedzieć, że chcemy rozbudować. Oczekiwania uczniów, rodziców, środowiska są duże. W obecnym kształcie budynek nie zapewnia warunków lokalowych dla uczniów korzystających z placówki. W ramach rozbudowy powstaną dwie sale oddziału przedszkolnego wraz z niezbędnym zapleczem higieniczno-sanitarnym i szatniowym. Dodatkowo powstaną trzy sale klas 1-3, pokój nauczycielski oraz sala rekreacyjna dla ćwiczeń ruchowych. Tym samym zadbamy o wszystkie dzieci. Obiekt będzie połączony z obecnym budynkiem szkoły, ale jednocześnie będzie posiadał niezależne wejścia, by umożliwić bezpieczne i komfortowe warunki dla uczniów. Obecnie zleciliśmy opinię geotechniczną, czyli inaczej mówiąc badanie gruntu dla tego zadania. 6 lutego mamy zaplanowane spotkanie z zespołem projektantów, z dyrekcją i myślę, że przedstawicielami rodziców. To kolejna inwestycja w obszarze oświaty, drodzy Państwo, Państwo radni wiedzą o tym. Przygotowujemy się do modernizacji ulic w Grzegorzewie, które jak Państwo pamiętają są wsparte również pieniędzmi rządowymi z programu Polski Ład, dofinansowane w wysokości 95%. Tutaj na szczęście nie będzie potrzeby decyzji środowiskowej, gdyż są to ulice krótsze i podzieliliśmy to zadanie na odrębne na każdą ulicę. Drodzy Państwo, jest z nami radny powiatu, członek zarządu pan Waldemar Banasiak, któremu już z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy, bo drodzy Państwo, no cóż, pewnie się jeszcze zobaczymy wkrótce, ale chciałam też powiedzieć, że przygotowujemy się wspólnie z zarządem powiatu do inwestycji Ponentów Dolny Grzegorzew. Będzie to kompleksowa, duża inwestycja wspólnie z powiatem kolskim. Mamy podjęte uchwały, mamy już przygotowany projekt inwestycyjny. Tutaj na pewno w tej sprawie więcej i bardziej odpowiednio opowie pan Waldemar. I jeszcze jedna inwestycja wspólna z powiatem kolskim to inwestycja droga Leśnica-Grzegorzew. Także drodzy Państwo, śmiało można powiedzieć, że w infrastrukturze drogowej dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dzięki temu, że modelowa jest współpraca z powiatem kolskim i z pełną odpowiedzialnością jako wójt gminy chciałam powiedzieć, że w czasie, kiedy jest pan Waldemar Banasiak członkiem zarządu, nigdy nie musiałam jeździć po 2-3 razy i prosić o cokolwiek. I z pełną odpowiedzialnością chciałam dzisiaj panu za to bardzo serdecznie podziękować, panie Waldemarze. I życzyć powodzenia 7 kwietnia. Szanowni Państwo, pięknieje Wielkopolska Wieś. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabory wniosków.
Jak zwykle aktywnie odpowiadamy, pracownicy urzędu się do tego przygotowują. Tutaj mamy troszeczkę personalne, a właściwie kadrowe problemy, bo jutro ostatni dzień w pracy jest bardzo dobry pracownik, bardzo kompetentny, pan Dawid Lorenz, któremu myślę, że warto publicznie podziękować za to, że dwie inwestycje o tak głębokim zasięgu wyprowadził. Mam na myśli świetlicę w Grodnej i stację uzdatniania wody, którą budowaliśmy. Także Dawidzie, jeżeli słuchasz tego mojego wystąpienia, to ja ci bardzo, bardzo dziękuję. Życząc powodzenia w dalszych planach rozwojowych. I w takim to oto sposób mamy wakat na stanowisko zamówienia publiczne. Będziemy się borykać. Natomiast osoba, która otrzymała polecenie służbowe, a mianowicie tutaj pani nasza inspektor, zajmie się programem Wielkopolska Odnowa Wsi i Błękitno-Zielone Inicjatywy. W dzisiejszym budżecie zabezpieczamy 40 tysięcy z naszego budżetu. Znalazłyśmy jakieś tam pieniążki na to, żeby nasze wnioski, które pani Wioletta Wielińska napisze, otrzymały dofinansowanie. Mamy taką nadzieję. I współpraca tutaj z panem prezesem jednostki OSP, jednocześnie radnym, bo Piękniej Wielkopolska Wieś będzie dotyczyła miejscowości Bylice, a Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski, czyli zagospodarowanie terenów w Borysławicach Kościelnych, działka w pobliżu remizy OSP. Wartość projektu tutaj będzie 85 tysięcy, można otrzymać dofinansowanie, pomoc z gminy 15 tysięcy, w przypadku Bylic to 45 tysięcy, a wkład 24 500. To jest kolejna zmiana, Wysoka Rado, w dzisiejszych zmianach w budżecie, dająca szansę, żeby otrzymać dodatkowe punkty. Na temat programu Rozświetlamy Polskę, państwo radni zostali poinformowani przeze mnie na komisjach. Chciałabym tylko poinformować mieszkańców, osoby, wszystkich słuchających obrad sesji, że gmina Grzegorzew jest na liście z dofinansowaniem z rządowego programu Polski Ład. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 334 tysięcy na tak zwany program Rozświetlamy Polskę. Krótko mówiąc, będziemy modernizować i oszczędzać na tym, aby energooszczędne lampy zostały w naszej gminie zamontowane. Dzisiaj, kiedy przed sesją konsultowałam te sprawy związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w naszej gminie, pan mnie poinformował, że gmina Grzegorzew znajduje się w drugim etapie przetargu. Co to znaczy? Będzie wymieniane kilka tysięcy opraw w gminach należących do spółki. My jesteśmy w drugim etapie, czyli z końcem marca powinien być przygotowany przetarg. Przetargiem zajmuje się spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Także czekamy teraz na wyniki i na to, aby podpisać stosowną umowę dzierżawy na te lampy, które będą stanowiły przez 5 lat, czyli przez czas trwałości projektu, własność gminy. Następnie zostaną przekazane na majątek spółki, do której to gmina Grzegorzew należy. Dodam tylko, że tutaj rządzą się troszeczkę inne prawa, prawa wynikające z kodeksu spółek handlowych. Ale na ten temat musielibyśmy dużo, dużo mówić, kwestii chociażby umowy dzierżawy, a wiem, że mamy gości, więc też każdy pewnie już tam na czas spogląda. Dobrze, szanowni państwo, jestem zobowiązana udzielić odpowiedzi na zapytanie, interpelację, na które mnie udzieliłam podczas sesji. I odpowiadając na zapytanie radnego pana Łukasza Uczyńskiego z ostatniej sesji na temat wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne i drogowe na terenie naszej gminy, będąca z nami tutaj pani Danuta Gębka przygotowała bardzo fajny materiał, za co bardzo dziękuję. Otóż Wysoka Rado, na energię elektryczną wydaliśmy 391 tysięcy, na utrzymanie infrastruktury, czyli te wszystkie prace, to jest 251 tysięcy, to wynika z umowy kompleksowej. I wydatki, jakie ponieśliśmy w minionym roku za energię, to 313 953 zł. I na utrzymanie infrastruktury to kwota 224 tysięcy. I teraz słuchają państwo, pani Danusia wyliczyła, że łączne wydatki na energię i utrzymanie infrastruktury w 2023 roku wyniosły 538 tysięcy
i w stosunku do planu są mniejsze o 103 tysiące. To wcale nie jest mała kwota, bo te 103 tysiące to są na pewno też oszczędności wynikające z tego, że modernizowaliśmy Lado Rudzek Ponentów, prawda Nosiu? Oczywiście. Tak, 121 lamp, dziękuję, wymieniliśmy. I już mamy efekt finalny w budżecie, 103 tysiące mniej. Także rozświetlamy Polskę, to będzie również fajny program. I to by była odpowiedź na interpelację pana radnego Rady Gminy, pana Łukasza Uczyńskiego. Drodzy Państwo, 1 lutego ogłaszamy otwarty konkurs na zadania związane z zadaniami publicznymi, czyli sport, turystyka. I tutaj kluby sportowe składają wnioski. Uprzejmie również informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej od 1 lutego do 30 kwietnia rocznik 2005 staje do poboru. Z naszej gminy do kwalifikacji będzie 31 mężczyzn. Uprzejmie również informuję Państwa, że od 1 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju. Bardzo ostatnio dużo osób pytało, druki, której wnioski to Ministerstwo Rolnictwa i dzisiaj panie z podatków nas poinformowały, dziewczynom dziękuję, że wnioski będziemy wydawać wkrótce i przyjmujemy do 29 lutego. Również do 30 kwietnia mieszkańcy naszej gminy mogą składać wnioski o dodatek osłonowy. Chodzi tutaj o osoby, które są o niskich dochodach. Drodzy Państwo, być może była to obszerna informacja, ale też chciałam dodać, że pracujemy usilnie nad planem zagospodarowania przestrzennego kolejnymi etapami. Jest z nami pani Aleksandra, jest z nami pani Danusia. To też są zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym. Ja wiem, że dzisiaj pani jest obecna tutaj z innego powodu, bo jest z nami pani Jadwiga Gajda, ale też chciałam pani podziękować za tą wspólną pracę z panią Danusią. Wspólnie na przestrzeni tych lat zmieniliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wielokrotnie dzięki kompetencji pani Danusi i pani. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie mojej informacji. Dziękuję pani wójt. Czy macie państwo pytania do informacji o pracy w okresie międzysesyjnym złożonej przez panią wójt? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Uczyński. Chciałbym podziękować pani wójt, pani Danuto za bardzo obszerną informację. Chciałbym prosić, żeby skoro wykonana by została taka praca już przez panią inspektor, to żeby ta informacja, bo mamy się czym pochwalić, znalazła się na naszym koncie na Facebooku gminy. No bo to jest... Oszczędzamy. Dziękujemy panu radnemu. Oczywiście, no, powinniśmy się po prostu z tego chwalić, że wydajemy pieniądze leżeć. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję pani wójt. Szanowni państwo, zgodnie z zapowiedzią oddaję głos pani Jadwidze Gajda. Bardzo proszę, pani Jadwigo. Może do mikrofonu pani. Jest nagrywane. Będzie? Ście razy przez 9 lat właściwie u pani wójt byłam i pani Danusi co prawie że co kwartał. Chodziło o przekształcanie działki numer 140 w Borsowicach Kościelnych, która okazała się porażką. Gdybym wiedziała, co wyniknie z tego przekształcenia, w życiu bym się nie zwróciła do gminy o przekształcenie, tylko raczej do powiatu o zrobienie z tej działki siedliska. Ponieważ została narysowana droga bez konsultacji z właścicielem, już teraz nieżyjącą panią Augustyniak Janiną, gdzie było wiadome, że nigdy ta pani nie zgodzi się tam na zjazd, zresztą w tak bezsensownym punkcie, bo w najwyższym punkcie, gdzie jest, ja mam zdjęcia, pokażę państwu, gdzie jest spad w granicach 1,5 metra, więc tam trzeba zrobić, by nie wiem jak wysoki nasyp, na dodatek przez środek tej działki,
Następna sprawa, przez moją działkę, przepraszam, idzie droga narysowana jest, gdzie gmina powiedziała, że nie będzie finansować, bo ja napomknęłam o osobach, które mają tam łąki, a jest to chyba około 4 czy 5 osób, bo się pozmieniali właściciele, więc nie wiem, kto jest teraz. Że pani wójt powiedziała, ale dlaczego się pani martwi o tamtych na tym spotkaniu, gdzie była pani wójt, pani i Danusia i trzecia pani, nie pamiętam nazwiska, więc nie ujdzie. Dlatego informuję, że ja mam 8 geodetę, do końca lutego ta działka będzie ogrodzona i nie jestem w stanie zapewnić osobom, które mają tą łąkę, które jeździły kiedyś po mojego teścia polu, teraz przez ponad 40 lat po moim polu, bezkonfliktowo, ale skoro pani wójt wypięła się na swoich wyborców, no to przepraszam, gminy nie stać, mnie też nie stać. Ja państwu pokażę, jak to wygląda, jak jest narysowane tak bezsensownie, że to nie wiem w ogóle, kto to narysował, gdzie tu jest jakaś logika, gdzie jest sens i jak to by miało wyglądać. Przy podpisie pana, panie przewodniczący, bo pan też na tych zarządzeniach się podpisywał, więc chyba pani i wszyscy radni też o tym wiedzą. Zresztą pan Dorobiała chyba dokładnie pamięta, jakie były komplikacje z panią Augustyniak przy zakładaniu wody, przy zakładaniu kostki, przy zakładaniu barierek. Najpierw zakłada się barierki, zakłada się chodnik, potem się rysuje drogę na środku. No to już, ja nie wiem, państwo jesteście, nie wiem, z miasta, z bloków, chyba wszyscy mieszkają na wsi. No to już tak brak logiki, że to nie wiadomo, do czego to przytknąć. I każda moja jest blokowana, bo pani nie złożyła, bo pani nie napisała. Chodziłam 100 razy, więc słownie też do państwa nie dociera. No to i, przepraszam bardzo, to po co właściwie państwo są? Skoro są radni, nic nie współpracują. Ja tu dziękuję panu Łukaszowi Łuczyńskiemu, że już napomknął na poprzedniej sesji, bo prosiłam. No ale tak nie może być, proszę państwa, że niesie działkę bez, na dodatek mało tego. Proszę sobie przejrzeć, ja tutaj tam kartkę. 25 metrów, proszę, tak to wygląda. 25 metrów od trasy, 92. Ja nie mogę budować, musi być martwy punkt do autostrady. Tu jest narysowana droga. Przez Augustyniakowej pole, przez moje, przez środek, bez logiki, bez... Ja nawet nie potrafię tego nazwać, proszę państwa. To 13 lat trwa, to przecież to woła o pomstę do nieba, ludzie. Zięć miał otworzyć na tej działce działalność. Przeniósł pod Zakrośniewice, więc nie zależy tej gminie, żeby były jakieś, nie wiem, dochody. Sprowadza się inwestorów, pani wójt, a jakże, szuka w innych gminach sponsorów, a sponsorzy tu uciekają. To jest żenada. Szkołę oddało się za free w Borsławicach, gdzie można było zrobić kilka mieszkań. Ludzie by płacili, by były fundusze na gminę. Panie radny, pan śpi, czy pan, ja nie wiem, co pan robi, panie radny Borsławic, bo pan powiedział elegancko na spotkaniu, że szkołę można sprzedać. Nie, nie można sprzedać, bo to był dorobek wioski. Mój teść tam cegłę, ręce mu się powykrzywiały, woził. Co powiedziała pani Tylach panu wtedy? Zniszczyliście całe Borsławice kościelne, tam nie ma nic. Wiocha zabita dechami, gdzie ludzie uciekają. Ludzie. Sołtys wiedział o tym, że szkoła została za free oddana, że po 10 latach tam się zamknie drzwi i nikt nawet nie wejdzie na plac? No ludzie kochani, ja nie wiem. Ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem, ale gdybym ja tak zarządzała jak państwo, to bym mieszkała do dzisiaj w Borsławicach u byłej teściowej w chałupie z oborą. No ludzie. W jedno, co jesteśmy bogaci, no inwestycje inwestycjami, ale tylko jest Grzegorzew. A reszta to co? Każda interpretacja, czy to w Borsławicach, czy w Barłogach. Pan radny Kotkowski, droga, pozbierałam druty, co mi pan powiedział, nie obrażać pani wójt. No to nie obrażam, nie przyjechałam.
to w końcu jesteście czy nie jesteście? Ale pan Kotkowski mnie zapewnił, teraz jak przejdzie, to on już steczką, jak przeleci podpisy, to teraz nam drogę zrobi. To nic, że my całe lato nie możemy wyjść na podwórko, że my świata nie widzimy, bo ludzie na pole dojeżdżają. Ja nie będę się z ludźmi kłócić, to jest wieś, ja rozumiem. Mogą mi tam nawet gdzieś na polu kurnik postawić, to jest wieś. Ale na miłość boską nie ma tylko Grzegorzewa, tylko są jeszcze też ościenne wioski. I każda interpretacja jest, bo pani nie napisała, bo pani nie przyniosła, bo pani nie dojechała. Ile w końcu tych papierów? Ludzie, lasy jeszcze, tną, to jeszcze może jeszcze wszystkie, cały ladoroz wyciąć czy co? No tak nie może być. Ja myślałam, że jesteście państwo ze wsi i logicznego myślenia nikomu nie brak. Powiem na własnym doświadczeniu, że gdybym ja tak gospodarzyła jak państwo, no to wybaczcie. Nie miałabym drugiego domu wyremontowanego bez kredytu, tylko nie wiem, 2 miliony długu. To wszystko, co mam do powiedzenia. Nie mam więcej nic, bo tu się nie da nic powiedzieć. Myślę, że państwo jakoś rozwiążą tą sprawę. Bo ja nie mam zamiaru finansować komuś drogi, a jeżeli zięć ogrodzi, a ogrodzi po geodecie, który będzie 8 lutego, ludzie, którzy mają łąki przy rzece od mostu w kierunku Krzykos, nikt na pole nie dojedzie. Więc nie chciałabym w waszych skórach być, jak wpadną do gminy z widłami. Ale może wam się to należy i może się towarzystwo pobudzi wreszcie. A może jest jeszcze inna sytuacja, bo mi nadmienił pan Andrzejewski, że pan, a jeszcze jedna sprawa. Mój zjazd drogi krajowej, który jest ponad 100 lat, bo obeszłam geodezję gdzie tylko na świecie. Jest do likwidacji, gdy, no to już jest w ogóle błazenata. Z chwilą, kiedy ja postawię jakikolwiek budynek, nie ja, bo mój zięć lub wnuk, zabiera mi się drogę, zjazd z drogi 92. Co jest śmieszne, 200 metrów do przodu, po państwa Sieczkowskich, do jednej działki, pani Danusia mnie tu poinformowała, że są 2 czy 3 numery, ale jeden właściciel, są 3 zjazdy. Z drogi krajowej, proszę państwa. Więc mój zjazd, nie wiem, jest jakiś śmierdzący, a tam trzeba mieć nazwisko, czy ja nie wiem, z teczkami trzeba latać, z kopertami? Proszę mi wyjaśnić, bo ja nie ogarnę. 13 lat chodzę tu jak ta idiotka i zawsze jest, bo pani czegoś tam nie napisała. Następna sprawa, pani wójt, mówiła pani, że nie w czasie złożyłam jakieś tam zażalenia, nie w czasie to, nie w czasie tamto. Było tu w tym samym, tu 50 ludzi było, granda była nas straszna. Niech mi pani powie, gdzie sobie jest droga wewnętrzna od ulicy Kolskiej w kierunku koła przez całą Leśnicę. Było wtedy największa wojna o drogę wewnętrzną, pani powiedziała. Rejon dróg powiatowych nie zgodzi się w żadnym wypadku na zjazdy indywidualne. I co się dzieje? Z ulicy Kolskiej w kierunku Leśnicy dookoła, do każdej działki jest zjazd. Tylko w Borsławicach nie może być zjazdu. No to chyba coś jest nie tak, pani wójt. No chyba jest coś bardzo nie tak. Mam odpowiedzieć. Ja nie będę więcej, ja tyle lat płacę podatki, tyle lat dokręcacie śruby, gdzie działkowiec więcej płaci jak rolnik, który ma 5 czy 6 hektarów. Ale to już woła o pomstę do nieba. Ja proszę o mądrą interpretację jakąś, bo skoro jeszcze teraz się dowiaduję, że tak rejon drugi autostrad blokuje rejon drugi wód, no to może kupcie od ludzi te wszystkie działki przy wodach, przy trasach i nie wiem, wybudujcie się, postawcie gminę, czy ja nie mam pojęcia, czy kościoły postawicie, może to będzie jakieś rentowne, ja nie mam pojęcia co. No ale nie da się w ten sposób, nie da się w ten sposób, jak państwo robicie i po prostu, nie wiem jak nazwać, olewacie wyborcy, czy jak wybrali, no to teraz mogą mnie tam gdzieś pocałować. Mnie uczono zawsze, bądź z ludźmi nie przeciw, zawsze ci każdy pomoże i tego się trzymam. I myślę, że państwo wezmą sobie to do serca i przestaną sobie żartować z ludzi, tylko wezmą mądrą, poważną, nie wiem jaką jeszcze interpretację, bo ja 3 teczki papierów nazbierałam, którymi już nie powiem, co można zrobić. Dziękuję państwu. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie panią głosu, pani Aleksandrę. Jeżeli ja mogę.
Przepraszam bardzo, czy pani Aleksandro mogłabym wcześniej? Dziękuję bardzo. Pani przewodniczący, mogę? Proszę bardzo. Chciałabym się odnieść do tego, o co prosi pani Gajda. Tak, była tutaj publiczna debata, byliśmy razem na, tutaj pani architekt też chyba na pewno wtedy z nami była. Drodzy państwo, to było wyłożenie planu tutaj w tym pomieszczeniu, w ośrodku tutaj. I słusznie ma pani rację, to chodziło o działki po, jadąc dookoła po lewej stronie. Pani architekt pamięta, tam nie było, to tak było bardzo głośno, dobrze pani Gajda to pamięta, to chodzi o działki, państwo radni wiedzą. Działki budowlane i tam rzeczywiście zaplanowana była droga wewnętrzna i właściciel się bardzo tym denerwował. My bazowaliśmy na tym, że z powiatowego zarządu dróg nie ma opinii pozytywnej i tak dalej, i tak dalej. Teraz, kiedy w tym obszarze trwa inwestycja, bo trwa inwestycja tutaj na tym obszarze, to nie jest decyzja gminy, pani Gajda, proszę pani, to nie jest nasza decyzja, bo w momencie trwania tej inwestycji, kiedy wykonywany jest projekt, właściciel tych działek zgłosił się do zarządcy drogi, jakim jest powiatowy zarząd dróg. I między rozmowy między powiatowym zarządem dróg a właścicielem tych działek trwają. I w momencie, kiedy opracowywany jest projekt na budowę i przebudowę tej drogi, otrzymał, myślę, że już otrzymał zgodę na zjazdy. I teraz nie wiem, czy do wszystkich działek, ale raczej nie. Może pani Danusia pamięta? Nie, dobra, okej, rozumiem, bo to jest temat, który nie chcę tutaj nazwiskami. Wiem, że były uzgodnienia z powiatem na etapie planu nieprzestrzennego, tylko na etapie opracowywania projektu technicznego. I tutaj my jako gmina nie mieliśmy w tej sprawie nic do powiedzenia, bo zarządcą drogi jest powiatowy zarząd dróg. Podobna sytuacja jest w przypadku pani miejscowego planu zagospodarowania. Zrobiliśmy co możliwe. Rada Gminy, ja wiem, że pani ma prawo tak oceniać i odbiór jest taki, ale jednak przepisy prawa są takie, a nie inne. Zjazd, który jest, trzy zjazdy są w obszarze, o której pani mówiła, tam są istniejące, tak samo jak pani ma też istniejące i ten zjazd nikt nikomu nigdy nie zamknie, bo ja nie wiem, co pani miała na myśli mówiąc, że ten zjazd to tutaj gmina, mam na myśli istniejący zjazd na pani działkę, na tę łąkę, on istnieje. Natomiast w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany na temat na działalność gospodarczą, co Rada Gminy Grzegorzew zmieniła, to pani architekt nie miała innego wyboru, mając opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że nie dają zgody na zjazd, to się nazywa zjazd publiczny, bo tam trzeba się liczyć wtedy, że jeżeli jest działalność gospodarcza, szanowni państwo, to mogą tam zjeżdżać samochody ciężarowe, no bo w takim celu pani wnioskowała o odrolnienie tej działki. Czyli my, jako samorząd gminy Grzegorzew, tę działkę odrolniliśmy. Natomiast nie mamy wpływu absolutnie na to, że Generalna Dyrekcja nie wyraziła zgody na zjazd publiczny. Stąd rozwiązanie. Ale najpewniej i najlepiej o tym powie pani architekt. My, pani Gajda, zrobiliśmy po naszej stronie wszystko. Zdajemy sobie sprawę z tego, że drogi wewnętrzne, czy drogi, bo ta droga to jest drogą wewnętrzną poza pasem. Także to nasze spotkanie, które była pani w urzędzie, doskonale pamiętam. Ja chciałam bardzo pani pomóc, żeby do Generalnej Dyrekcji pisać pismo. Ja bardzo chciałam pani pomóc i pisaliśmy pisma i pani Danuta Gębka również w tym pomagała, więc z naszej strony jest wszystko, co możliwe. Myśmy w ogóle pani nie robili czegoś, co by nie usatysfakcjonowało. Że efekt finalny jest taki, a nie inny, nic nie zrobimy. Nic my po naszej stronie nie możemy zrobić, niczego zamierzonego nie mieliśmy, żeby pani w tym przeszkadzać. A to, że inwestorów nie ma, robimy też co możemy. Świadkiem tego jest, są radni, są mieszkańcy, bo zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego praktycznie, gdzie się tylko da, żeby zachęcić inwestorów.
droga krajowa numer 92 jest w obszarze, do którego my nie mamy żadnych możliwości decyzyjnych. My się musimy liczyć z tym, że tutaj w tym obszarze decyzję wydaje generalny dyrektor. I mamy też taką sytuację, że odcinek Chojny w ogóle nie ma planu. W ogóle mieszkańcy przy ulicy Autostrada są wyłączeni z planu, jest to biała plama. To są szczegóły, o których trzeba chcieć wiedzieć. Ja wiem, że pani jest zirytowana, zdenerwowana. My to rozumiemy, ale proszę nam wierzyć, że zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Ale nie ma pani decyzji zakazującej na tym istniejącym, bo tam były trzy zjazdy istniejące. Ta osoba nie występowała do generalnej dyrekcji, bo te zjazdy są istniejące. Gdyby występowała ta osoba, nie wiem, bo ja tam nie znam tematu. Proszę pani, ja tego nie wiem, czy państwo... Ale szczerze, ja nie wiem, czy państwo tamci właściciele tej działki występowali do generalnej, bo w gminie, w urzędzie gminy żadnych w tej sprawie dokumentów nie było. I my w tym w ogóle nie uczestniczyliśmy. My uczestniczyliśmy... Dlatego, żeby uchwalić plan, była taka koncepcja. A jak ten plan się zmaterializuje, jak droga dojazdowa do pani działki zostanie wykonana, no to już dalszy etap. Myśmy chcieli po prostu pomóc i uchwalić plan. I plan jest prawem miejscowym. Wojewoda Wielkopolski tej decyzji nie uchylił, czyli plan uchwalony jest dobrze. Natomiast kwestie związane z generalną dyrekcją, nawet myśmy ostatnio, kiedy mieliśmy tutaj spotkanie komisji stałych, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, omawialiśmy, że będziemy występować teraz do generalnej dyrekcji z prośbą o to, żeby w obszarze od granic gminy Kłodawa do gminy Koło przebudowywać zjazdy, bo tam była kiedyś już koncepcja. Może coś się zmieni, ale trudno mi jest powiedzieć, bo znowu będziemy mówić, że może obiecujemy coś tam. Nie mamy wpływu na decyzję. Jest nowy dyrektor generalnej dyrekcji w Poznaniu. My na pewno jako samorząd będziemy wnioskować o lewoskręty. Nie wiem, nie chciałabym robić tutaj nadziei, ale może się uda. Jedyną szansą na to, żeby pani ten plan zmaterializowała, droga pani, na pewno to pani Aleksandra też powie, to jest tylko i wyłącznie zjazd z drogi krajowej numer 92. W przeciwnym razie nic się nie da. Bo ta droga zaplanowana, no to tak jak pani mówi, osoby już teraz nie ma, nie będzie miał kto podpisać dokumentu, nawet gdyby. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o czym pani na pewno wie. Mam przed sobą mapy powodziowe. Dwa lata temu w obszarze rzeki Rgilewki zostały wykonane mapy, które ten obszar jest w obszarze zagrożonym. I to też nie jest wina gminy. Także, żeby w części przynajmniej tę działkę wykorzystać pod działalność gospodarczą, to tylko i wyłącznie prosić Generalną Dyrekcję o wyrażenie zgody na zjazd gospodarczy. Tyle mam do powiedzenia i chciałam pani powiedzieć, że w żaden sposób gmina nie chciała pani przeszkadzać, wręcz odwrotnie. To państwo radni głosowali za tym, żeby ten grunt został odrolniony. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pani Aleksandro. Podziwiam panią wójt. Pani wójt właściwie już wszystko odpowiedziała. Dziękuję. Na wątpliwości pani. Tu chciałabym może na początek powiedzieć, że
Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego. Tak było przez 1000-2000 lat, że zawsze ten, kto rządzi na danym terenie, lokuje miasta, dokonuje lokacji miast, dokonuje lokacji wsi, daje prawo do ulokowania osobie prywatnej lub biskupowi. Odbywało się to zawsze na określonym prawie, czy to było prawo magdeburskie, średzkie, czy tylko kiedy jeszcze nie była ustabilizowana, nie był ustabilizowany system władania terenami, przez tereny Słowiańszczyzny przemieszczali się ludzie i osiedlali się bez przepisów, tylko wykorzystując naturalne walory terenu, czyli osiedlali się na terenach górzystych, wysokich, niezalewanych, na terenach wzdłuż rzek, gdzie był dostęp do wody. W ten sposób powstawały pierwsze wsie na naszym terenie. Były to tereny, wtedy wsie lokowane były instynktownie, można powiedzieć, czyli ludzie wiedzieli, że należy budować nie na terenie zalewanym, tylko na górce, na słonecznionym. Później odbywało się to zawsze za zgodą władz. Aktualnie również ma to miejsce na podstawie uchwał Rady Gminy. Jest to prawo miejscowe. Rada Gminy decyduje o tym, pod co mają być przeznaczone tereny. Jest to tak zwane władztwo planistyczne i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i poprzednie ustawy je poprzedzające, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, są to ustawy, które nieliczne pozwalają na ograniczenie prawa własności. Także jeżeli gmina zaprojektuje drogę, czy uzna, że dane osiedle ma mieć jakiś kształt przestrzenny i w tym celu niezbędna jest budowa dróg, ma do tego prawo. Ma prawo na czyjejś własności narysować drogę czy osiedle zabudowy. Oczywiście ma to, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze, wszystkie uwarunkowania prawne. Uwarunkowania prawne, w tym na przykład status dróg prowadzących przez dany teren. Czyli jeżeli drogi sąsiadujące z danym terenem są w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, jest to droga krajowa, czy powiatowego zarządu dróg, radni gmin, uchwalając plan, wójt prowadząc procedurę planistyczną, uzgadnia ten plan z tymi organami, oprócz wielu innych organów. Brak uzgodnienia z planami, z tymi organami, nie pozwala na uchwalenie planu, czy negatywne uzgodnienie. Także gmina dla obsługi terenu, który leży przy drodze krajowej, musiała uzyskać pozytywne uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg. Tak jak dawniej można było, budowało się osiedla przy drogach i każdy mieszkaniec, każdy właściciel mógł zjechać z tej drogi, tak rozwój komunikacji spowodował to, że obciążenie ruchem jest ogromne, pojazdy poruszają się z dużymi prędkościami, stąd powstały ustawy, ustawa o drogach publicznych, rozporządzenia do niej, jak często można budować skrzyżowania, jak często można budować zjazdy i odpowiedzialność za wykonywanie tych zjazdów, skrzyżowań jest odpowiedzialność ponoszą zarządcy dróg. Zarządcy dróg, nie gmina. Gmina odpowiada wyłącznie za drogi gminne, które są uchwałami przyjęte jako drogi gminne. Drogi powiatowe odpowiada zarząd dróg powiatowych, starosta, za drogi krajowe, wojewódzkie. Akurat tutaj na terenie gminy nie mamy dróg wojewódzkich. Stąd
organy te, kierując się zasadami bezpieczeństwa na drogach, odpowiadają za wszystkie wypadki, za nieszczęścia ludzi powodowane, ograniczają ilość skrzyżowań, ilość zjazdów do ilości zgodnej z rozporządzeniem, z zasadami widoczności, zasadami projektowania dróg. I tutaj rzeczywiście ani gmina, ani pani wójt, ani rada gminy nie ma nic w tym zakresie do powiedzenia, ponieważ za to odpowiadają wyłącznie zarządcy dróg. I tutaj może pani wypowiedź była bardzo entuzjastyczna, to znaczy negatywnym tego sensie znaczeniu, ale tak mówiąc prostym językiem, pani miała podmokłą działkę przy drodze krajowej, ma pani podmokłą działkę przy drodze krajowej w znacznym obniżeniu terenu. Ta działka we wszystkich poprzednio obowiązujących planach była zwyczajnym użytkiem zielonym. I Rada Gminy, dokonując najpierw opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oceniając dwukrotnie już, dokonując analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, uznała, że część z wniosków mieszkańców składanych przez całe lata zasługuje na uwzględnienie i można sporządzić zarówno w studium przeznaczyć te tereny pod zabudowę, jak i sporządzić dla nich plany zagospodarowania przestrzennego. I w miarę możliwości gmina, państwo radni podejmowali uchwały kolejne o sporządzaniu poszczególnych etapów nowych planów. Te plany nazywają się zwyczajowo zmianami, ale to są nowe plany zagospodarowania przestrzennego. I również dla pani działki, która była pod mokłą łąką, systematycznie zalewaną przez rgilewkę, postanowiono uwzględnić pani wniosek, aby dać możliwość z realizacji zabudowy usługowej. Zostało to wpisane do studium, została podjęta procedura sporządzenia planu. I w procedurze sporządzenia planu najpierw się zawiadamia organy, które są właściwe do opiniowania i uzgadniania, i Generalna Dyrekcja dla nowych funkcji usługowych zabroniła stosowania zjazdów z drogi krajowej. Więc taki plan został sporządzony. Plan ten uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia, a tu muszę powiedzieć, że to władztwo planistyczne gminy jest ograniczone ustawą, bardzo szczegółową procedurą, która mówi, co gmina musi zrobić, żeby sporządzić właściwy plan zagospodarowania. Czyli najpierw musi ogłosić o przystąpieniu do sporządzenia planu, zebrać wnioski od wszystkich instytucji, od osób, które chcą złożyć wnioski. To wszystko jest ogłaszane zgodnie z ustawą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, również na tablicach ogłoszeń w gminy, na tablicach ogłoszeń sołtysów. Są dokładne terminy, kiedy ogłoszenie musi się okazać w gazecie na 7 dni przed, powiedzmy, wyłożeniem do publicznego wglądu. Później jest opiniowanie, uzgadnianie. Po doprowadzeniu tego planu do zgodności z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, plan jest wykładany do publicznego wglądu. I tu znowu mamy wszystkie te ogłoszenia, wszystkie te zawiadomienia na tablicy u sołtysów, w gazecie, na stronie BIP. I plan jest wykładany na 7 dni przed wyłożeniem, te wszystkie ogłoszenia najpóźniej się ukazują. Plan jest wykładany na 21 dni do publicznego wglądu. Przez 14 dni po tym wyłożeniu można składać uwagi do planu. I tutaj wszyscy właściciele gruntów, wszystkie organy, wszystkie instytucje, nawet osoby nie będące właścicielami gruntów z tego planu mogą składać swoje uwagi. I tutaj były uwagi do tego planu. Lista uwag jest zawarta w procedurze tego planu i również rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag przez panią wójt jest w procedurze, ale pani nie składała uwag do tego planu. Pani,
ani pani, przez którą działkę zaprojektowana została droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna musiała zostać zaprojektowana w sposób taki, aby obsłużyć teren zabudowy usługowej zaprojektowany na pani działce. Tereny zabudowy usługowej zostały zaprojektowane wzdłuż, w pasie wzdłuż drogi krajowej, ale ich obsługa od początku było wiadomo, już od etapu studium, że musi być realizowana przez tak zwane drogi serwisowe. Czyli drogi serwisowe to są drogi równoległe biegnące od razu przy pasie drogi krajowej lub w jakiś sposób zaprojektowane za terenami usługowymi czy przemysłowymi, które są w stanie obsłużyć te tereny. I tutaj została zaprojektowana taka droga, zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim. I to skrzyżowanie jak gdyby zostało pozytywnie uzgodnione przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wiadomo, że jest to teren bardzo mocno zagłębiony i aby zrealizować tę drogę, niezbędne są nakłady finansowe. Ale ta droga nie, albo trzeba było usunąć pomnik, który jest bezpośrednio przy drodze krajowej i tam wybudować drogę serwisową lub za terenami usługowymi. I tutaj ani trochę z terenów, które są przeznaczone w studium pod usługi, nie zostało z pani terenu zabrane, tylko ta droga jest po terenach, które były w studium terenami zieleni, na których dopuszcza się drogi. Tak więc maksymalnie tyle, ile można było na pani działce zrobić tych usług, jest zrobione. No tutaj no muszę powiedzieć, że rzeczywiście działka jest niekorzystna dla lokalizacji zabudowy, ponieważ w roku, w którym było uchwalane, jeszcze nie mieliśmy map powodziowych. Później one zostały przez sporządzone i te mapy powodziowe pokazują, że mniej więcej pół pani działki w aktualnym momencie i tak nie będzie mogło być zabudowane albo będzie pani podejmowała walkę z Wodami Polskimi, z RZGW w Poznaniu w celu możliwości ograniczenia przepływu wód powodziowych przez pani w działkę. Ale tu muszę powiedzieć, że to jest w mojej ocenie prawie niemożliwe, ponieważ w wielu gminach już mieszkańcy, właściciele gruntów starali się o lokalizację jakichkolwiek inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i nikomu się to nie udało przez wszystkie procedury odwoławcze przechodząc. Także działka jest naprawdę trudna. Jeżeli chodzi o dostęp do drogi publicznej, to jest zaprojektowany taki, jak w planie musiał być. To jest plan musi pokazywać dostęp do drogi publicznej, co jednak nie wyklucza możliwości, że pani sobie ten dostęp do drogi publicznej zapewni w inny sposób. Na przykład przez inne działki załatwi pani sobie służebność przejazdu. Plan wskazuje tylko to, co musi wskazywać, ale jeżeli, bo w tamtym momencie pani nie miała żadnych służebności przejazdu przez inne działki, ale to w żaden sposób nie wyklucza, aby sobie pani mogła taką służebność przejazdu załatwić w drodze zwyczajnej, notarialnej przez działki inne do własnej działki. Czy to będą działki od wschodu, od południa, jeżeli tam właścicielka nie żyje i jest problem z uzyskaniem tego przejazdu przez jej działkę, ale to staranie się o możliwość dojazdu przez czyjąś działkę, rozmowy w tym kierunku, to są sprawy prywatne, cywilne. To gmina, tutaj gmina angażuje się i bardzo mocno chce pani pomóc w realizacji pani zamierzeń inwestycyjnych, ale to absolutnie nie jest zadanie gminy. To jest sprawa prywatna, czy pani sobie załatwi ten dojazd, czy nie załatwi. Takie sprawy jak na przykład tereny łąk przy Rgilewce prawdopodobnie historycznie były to obszar jakiegoś wspólnego użytkowania. Ja tak się domyślam, że to w wielu gminach powstały wspólnoty gruntowe dla zagospodarowania tych terenów łąkowych. Tutaj akurat ten teren został podzielony. Jeżeli został podzielony, to prawdopodobnie to było jakoś po wojnie i nikt nie dopilnował z właścicieli czy z notariuszy tego, aby ludzie mieli
wzajemnie dali sobie służebność przejazdu przez działki, to nie wyklucza możliwości, że oni w tej chwili sobie też załatwią służebność przejazdu. Czy gmina zechce jakiś pomóc w tym względzie, ale to absolutnie nie jest zadanie własne gminy, czy jakikolwiek obowiązek gminy. I tutaj muszę pani powiedzieć jeszcze, że no cóż, zarówno ja jako autorka planu, jak i gmina robiliśmy wszystko, aby pani mogła wybudować coś na tej działce. No i do pani należał ruch. Gdyby pani wówczas, jak gdyby od razu, gdy nie było jeszcze tych terenów powodziowych, zdecydowała się na tę inwestycję, prawdopodobnie byłoby prościej. No teraz będzie trochę trudniej, co nie oznacza, że w ogóle nie będzie można. Około połowa działki nie jest obszarem zagrożenia powodzią. Jeżeli pani w jakiś sposób uda się uzyskać dostęp do tej działki, nie musi być przez drogę, to będzie pani ją mogła zabudować. Będzie pani ją mogła zabudować tyle, ile jest wskazane pod usługi w planie i z zachowaniem linii zabudowy, która jest narzucona w planie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Odległość zabudowy od drogi normują też przepisy ustawy o drogach publicznych. Gdyby gmina, sporządzając plan, nie przestrzegała tych przepisów i wytycznych Generalnej Dyrekcji, to tego planu by też nie było. Także nie wiem, czy jeszcze państwo chcecie jakieś pytania, to ja jestem gotowa. Tak, ja mam pytanie. Wie pani co, na jakiej podstawie, bo skoro ta działka, jak dobrze pamiętam, to była tak nawet, ja wiem, jedna trzecia, może nawet mniej, zalana, kiedy, nie wiem, 30 parę lat było obrwanie chmury nad Chodowem, ale to nigdy nie była ta działka zalana. Proszę panią, z tym pytaniem. Tak? Dwa lata temu wyszły mapki zalewowe, a projekt jest z 2019 roku. To jak, cofamy się do tyłu? To ustawy wchodzą do tyłu? Nie, to jest. To jest. 9,5 roku czekałam na przekształcenie działki, a teraz mi pani wystarczy, że teren zalewowy, no to proszę, nie wiem, może na to nie Wody Polskie wykupią, bo jak ryby były zawrotne, to Wód Polskich nie było, a teraz nie powiedzą, że to stąd będzie. Pani stwierdza swoją. No przecież chore to wszystko, jest ludzie. Można? Nie może pisać jakiś sprzeciwu, jakiś wroga, no to teraz ktoś z Warszawy, z Poznania blokuje wszystko 200 km od te zabiórka? Przecież sprzeciw był pani dokładnie był, kiedy było spotkanie pani wójt, pani i pani Danuta Gębka. Powiedziałam, że nie godzę się na to. To jeszcze ile? 100 papierów? 3 drzewa trzeba wyciąć, żeby wam napisać? To słowne to nic nie znaczy, to my jesteśmy dziećmi w szkołach. No pani architekt, no logiki proszę trochę. Czy można? Czy pani, można? Pani narysowała sobie przez jakieś pole, bez uzgodnień, bez jakiegoś spotkania wiejskiego, bez niczego i pani uważa, że wszystko jest ok, a co dalej? Jeżeli można. Procedura ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ściśle określona i nie ma pojęcia, wtedy jak był ten plan sporządzany, nie było takiego pojęcia jak zebranie wiejskie i było jak gdyby, co mogę powiedzieć, są obowiązki, ale też nic poza te obowiązki nie powinno być robione, bo później mogą być też zastrzeżenia, że jeden ktoś był poinformowany lepiej niż drugi. A więc ustawa mówi ściśle, jakie kroki należy podjąć w czasie procedury. I ja nie mam wiadomości, żeby pani na etapie sporządzenia tego planu, przed jego uchwaleniem, wnosiła jakieś protesty. Może później rzeczywiście pani była i się dowiadywała, ale gdyby nawet pani była i poprosiła do protokołu, żeby zanotować, to by taka notatka była w tych aktach, bo te akta są bardzo skrupulatne, aż za bardzo i wszyscy byli powiadamiani. Także
Jeżeli chodzi o pytania o tereny zalewowe, pytania nie do gminy, zupełnie nie do gminy. Proszę swoje uwagi kierować do Wód Polskich, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jeżeli teren w mapach powodziowych, które sporządziły Wody Polskie, są niezgodne ze stanem faktycznym, to jedyne uwagi to tam należy kierować. Gmina tutaj nie jest organem, który w żaden sposób może ingerować w te dokumenty. No to skoro pani mówi w dalszym ciągu, że nie było sprzeciwu, to jaki miało cel spotkanie pani Danusia Więcka i pani Wójt? Po co żeście mnie właściwie wtedy wezwały? No nie chce pani tej drogi, no nie chce pani tej drogi, czy no nie chce pani tej drogi? Ale to było chyba dwa lata po uchwaleniu planu, jak ja pamiętam. No ja nie pamiętam, bo tam wszystkich nie pisałam, bo nie mam tylko spotkań w gminie, bo jeszcze mam inne obowiązki, trzeba pracować, żeby żyć. Nie, no oczywiście spotkanie miało. Bez sensu to spotkanie. To wymuszenie dla mnie czegoś, czy nie wiem, zastraszenie mnie, czy o co chodzi, bo ja nie wiem. Pani, proszę pani, ani nikt nie chciał. No przykro mi bardzo, że pani tak uważa, ale ma pani takie prawo. Nikt nie chciał pani ani nas zastraszyć, ani broń Boże, nie wiem. Nie została pani wezwana, została pani zaproszona, żeby pani pomóc. No może i na jedno wychodzi, ale chcieliśmy pomóc, żeby pani udała się nawet do... No proszę pani, no na pewno pani pamięta. Chcieliśmy pani podpowiedzieć, żeby z tą generalną dyrekcją no jeszcze raz spróbować porozmawiać i nie ukrywamy, że chciałyśmy też, tutaj patrzę wymownie na panią Danusię, panią przekierować do biura poselskiego. No przecież pani to pamięta. No to po to było, to w tym celu było to spotkanie i w tym celu została pani zaproszona, żeby pani pomóc. Broń Boże zastraszyć. No tak, ale to nie jest wina gminy. I to nie jest wina gminy, że mur nie do przebicia, bo mur do przebicia w gminie to jest. Nie tylko w gminie, ale są inne organy, gdzie szkoda, że pani tylko no ma żale do nas. Tak jak pani architekt powiedziała, działka, jest to łąka. Historycznie patrząc, jak mieszkańcy tam dojeżdżali, trudno nam powiedzieć, ale każdy właściciel jest zobowiązany mieć dojazd do swojej działki. Gdybyśmy my dzielili, to teraz musielibyśmy dbać o to, żeby każda działka miała dojazd publiczny. Natomiast wcześniejsze historyczne założenia, jeżeli pani będzie to ogrodziła, no to ma pani takie prawo swoją działkę ogrodzić. Ale my zachęcamy i chcieliśmy, żeby się przedsiębiorczość w naszej gminie rozwijała. Gdybyśmy tego nie chcieli, to Rada Gminy by nie zagłosowała za. I naprawdę nikt nie chciał uczynić tutaj, broń Boże, żeby pani miała takie zdanie o nas, absolutnie. Bardzo proszę pani Danuta. Ja chciałam tutaj, pani architekt bardzo szczegółowo opowiedziała na temat całej procedury, ale ja chciałam jeszcze dodać, że i to jest tutaj bardzo takie wymowne, że na etapie publicznego wyłożenia do wglądu ja sporządziłam taki wykaz i zawiadomiłam nie tylko przez obwieszczenie czy tam wywieszenie na tablicy ogłoszeń, bo oczywiście no jest taka możliwość, że nie każdy zauważy i przeczyta, ale indywidualnie zawiadamiałam, na co mam zwrotne potwierdzenia każdej osoby, która otrzymała takie zawiadomienie i również takie zawiadomienie otrzymała oczywiście pani tutaj wnioskodawczyni, jak i nieżyjąca pani Augustyniak, wtedy jeszcze pani Janina. Nikt, proszę państwa, nie złożył żadnych uwag i tu było w tym momencie bardzo ważne, żeby wtedy ktoś powiedział nie. Proszę państwa, wniosków to był pierwszy etap zmiany planu po 13 latach. Wniosków było mnóstwo. 170. Tak, jak pisałam właśnie w informacji. Łatwo było, szanowni państwo, szanowna rado, pani wójt, odrzucić wniosek i powiedzieć, mamy dużo wniosków,
takich, gdzie nie ma problemów. Tak. I łatwo będzie zmienić to przeznaczenie. Bardzo mądrze pani Danusia. Ale... A my tego nie uczyniliśmy. A my nie chcieliśmy, bo mieliśmy przykład drogi krajowej od strony koła, o czym pani wójt wspominała, gdzie do tej pory mamy czystą plamę, a ja najlepiej na swoim stanowisku wiem i pani wójt również, bo przybywały i wnioskowały osoby, ile osób chciało tam pobudować przy tej trasie od Chojen do skrzyżowania w Grzegorzewie, ile chciało pobudować zwykły dom mieszkalny. Nie mówię o żadnej działalności. I niestety generalna dyrekcja, no większe władztwo planistyczne, pani architekt, no niestety nikt nie dostał zgody, nikt. Są tam właściciele działek, którzy naprawdę od strony prawa no, są bardzo kompetentni, a i tak z generalną dyrekcją przegrywają. No więc proszę państwa, no łatwo było wziąć inne, ale nie, no chcieliśmy pomóc. No i tak nam ta pomoc niestety wyszła. Tak. Ale pani Danusiu, ja przepraszam, że nie wiem, czy ja mogę? Pani Jadziu, gdybyśmy, przepraszam, że już tak się zwracam, ale gdybyśmy wiedzieli, jakie ustawy i przepisy będą za 2 lata obowiązywać, no to pewnie byśmy bardziej może jeszcze pod tym kątem rozpatrywali te wnioski. No niestety projekt, plan został zatwierdzony przyjęty w 2019 roku, a mapy wyszły później. No więc pani Jadziu, wiemy, co za 2 lata znów będą jakieś nowe ustawy, które znów będą, nie wiem, no w jakiś sposób trzeba było bardziej szczegółowo pod jakimś kątem rozpatrywać wnioski. No rozumiem pani rozczarowanie, gdybyśmy to zrobili w momencie, kiedy te mapy by już obowiązywały. No to rozumiem. Ale teraz, no dobrze jeszcze, że pani ma większą tą działkę, że część można pod tą działalność usługową wygospodarować. No niestety, no. Zresztą nie mamy tutaj wpływu na Wody Polskie i wszystkie inne instytucje wydające jakiekolwiek prawo. No i niestety my jesteśmy tylko zobligowani przestrzegać tego prawa. Oczywiście. Respektować przepisy prawa mamy taki obowiązek, w przeciwnym razie nasza uchwała byłaby uchylona przez nadzór wojewody, prawda? Tak jest, oczywiście. Ja przepraszam, ja wysyłam po podjęciu uchwały przez Radę, ja wysyłam dokładny cały segregator, czy też więcej, czyli całą procedurę merytoryczną do sprawdzenia do wojewody i gdyby było niestety nie tak, no to niestety wojewoda dalej nie mógłby ogłosić uchwały w dzienniku urzędowym, no niestety. Pani Danusiu, ja tak jeszcze zadam jedno pytanie, bo tutaj pani Gajda wspominała o wrysowaniu tej drogi tam bez uzgodnień, tak? Ja mam takie pytanie, czy przy planowaniu, gdyby ta droga nie była wrysowana w plan, czy przekształcenie tej działki byłoby możliwe, czy nie? Bo nie, uważam, że nie byłoby możliwe. Nie. To już tutaj pani architekt bardziej tak, szczegółowo. Także pani Gajda, droga została wpisana jak gdyby w działkę pani i pani Augustyniak tylko dlatego, bo musiała być, żeby przekształcić pani działkę. Inaczej ta działka w ogóle by nie była przekształcona i dzisiaj nie mielibyśmy problemu, gdzie zrobić drogę. Także czy kwestia była o tym, żeby powiadomić o tym, no to pani Danusia tu wspomniała, tak, że było wysyłane indywidualne i nie powiadomienie. Wpłynęły żadne wnioski. I tutaj nawet przekroczyliśmy troszeczkę przepisy ustawy, no bo powinniśmy ogłosić tylko obwieszczeniami, prawda? I ogłoszenie w prasie. Ale ja mam na stanowisku wszystkie zwrotne potwierdzenia
osób, które te zawiadomienia przyjęły, czyli były świadome, że taki projekt jest wyłożony. Przecież jest dosyć długi okres czasu, w którym można wnieść uwagi. Nikt się nie zgłosił. Tak, ja tutaj mam nawet takie pismo, że w terminie składania uwag wpłynęły 4 wnioski, które bezpośrednio nie dotyczyły zmiany przeznaczenia działki numer 140, tak? Tak, tutaj pani architekt powie, ale to wnioski dotyczyły tak, właśnie dojazdu do łąk. Nie bezpośrednio zmiany przeznaczenia i dojazdu do działki 140. Rozumiem. Dodam tylko, panie przewodniczący, jeżeli mogę, że jedynym właściwie problemem, który tutaj się pojawił, to był tylko zjazd dotyczący tutaj uzgodnień generalnej dyrekcji, bo innych problemów nie było. Gdyby był zjazd, Rada podjęła uchwałę o zmianie przeznaczenia i to wszystko. Także tak naprawdę tylko o zjazd w tym temacie chodzi. Dokładnie tak. No ale jak dobrze wiemy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad takiej zgody nie wyraziła i dotychczas na podstawie przepisów, które obowiązują, nie wyrazi, prawda? Generalna Dyrekcja już na etapie opracowywania studium taką samą wydała opinię. Czyli wiadomym było wszystkim, nam i pani wnioskodawczyni i wszystkim osobom, właścicieli działek sąsiednich przylegających do tej działki, że jedynym problemem jest zjazd. I wtedy właśnie powinniśmy, wydaje mi się, to już jest moja sugestia, jeżeli był problem, to wtedy pani Jadzia powinna zdecydować, powiedzieć dziękuję, to ja już nie chcę, bo jest problem, ja nie dam rady. Tym bardziej, przepraszam panie przewodniczący, bo przedłużam, tym bardziej, że na etapie procedury pani Gajda sama próbowała i również występowała do poza naszymi uzgodnieniami na etapie planu i opiniami. Po spotkaniu. Pani Gajda sama występowała indywidualnie do Generalnej Dyrekcji Dróg z prośbą o pozostawienie tego zjazdu istniejącego. Sama osobiście, mamy w aktach to pismo. No oczywiście dostała negatywną opinię, ale też wydaje mi się, że wtedy pani Jadzia nie odwołała się od decyzji, bo to była decyzja Generalnej Dyrekcji. Trzeba wtedy było odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Być może jakaś warunkowa zgoda, może na czas tymczasowy, może inny, może by była. No właśnie. Właśnie o tym wspominałam, żeby może całą drogę przejść jeszcze raz i próbować jednak prosić Generalną Dyrekcję o... A my też będziemy wspomagać naszym pismem o te lewoskręty, które są tam konieczne na niebezpiecznym skrzyżowaniu. Tyle możemy pomóc pani Gajdaj. Ja jeszcze może powiem tak, pani Jadwigo, czy w tej chwili rozumiem, że pani Augustyniak jest osobą nieżyjącą, tak? Czyli stwierdza pani, że nie... Pani Jadwigo, ja sobie przypominam dokładnie ten czas, kiedy byłem tam i rozmawialiśmy. I pani mi wtedy też powiedziała, że jeżeli chodzi o panią Augustyniak, to nie ma żadnych najmniejszych szans. Więc ja też wtedy sugerowałem, żeby porozmawiać z właścicielami tych łąk poza działką pani Augustyniak, żeby porozmawiać z nimi, żebyście wspólnie gdzieś po jakimś kawałeczku tej łąki oddali. I wtedy, pamiętam jeszcze rozmowę z panią Danusią później,
I wtedy ja mówiłem, że jeżeli dojdziecie do porozumienia i każdy gdzieś część tych gruntów odda, gmina tą drogę zjazdową z drogi powiatowej zrobi. Bo tak żeśmy rozmawiali. Bo jeszcze wtedy pani powiedziała, a barierki. Bo ja powiedziałem, barierki nie są żadną przeszkodą, żeby utworzyć ten zjazd. Ale panie przewodniczący, do tego zmierzam, że do tej pory, no to już tam będzie jakieś 100 lat, wszyscy sobie pięknie zjeżdżali, pomyśleli, że to tak musi być. Ale skoro mój zięć się wkurzył i mówi, nie, tak nie będzie, więc mówi, grodzimy tą działkę. Bo skoro ja powiadomiłam każdego, jak sprawa wygląda, nikt zainteresowany w to małości nie próbuje rozwiązać tej sprawy, więc trzeba działkę chyba zagrozić, żeby się też państwo, które mało nie pobudziło. Bo od strony, tak jak tu jest sołtys, jak był od Sierzyńskiego, nikt nie dojedzie. No, tam nikt nie dojedzie. Dobrze, pani Jadwigo, tylko teraz, no bo tutaj główne zarzuty idą pod adresem Rady, no że my nic w tej sprawie nie zrobiliśmy, ale niech pani zauważy, że my teraz, my nie możemy nic zrobić w tym przypadku. To naprawdę jest tylko dobra wola, no bo uważam, że z pani strony byłaby taka wola, tak? Tylko dobra wola pozostałych właścicieli tych działek. No i ja uważam, że tutaj na pewno Rada wyrazi zgodę, żeby tą sprawę rozwiązać. Tak, wiem. Nie, bo tutaj, jeżeli chodzi o ilość działek, to tutaj mamy kilkunastu właścicieli. Tak jest. Tak jest. I teraz kwestia tego, czy rozpatrywalibyśmy dojazd już do wszystkich łąk, tak? Czy byliby zainteresowani właściciele poszczególnych łąk, czy rozpatrywalibyśmy tylko dojazd do pani działki numer 140, gdzie wystarczyłaby zgoda tylko pana Sebastiana i Malwiny Bartczak. No ale... No ale ja nie chcę też być złośliwa, co cały czas mówię, żeby ktoś był odcięty, no, ale jeżeli osoby zainteresowane, nie, które najbardziej powinny być zależne, nie są zainteresowane... Przepraszam, zapytam inaczej. Czy rozmawiała pani z panem Sebastianem Bartczakiem? Tak. I co powiedział? A czy zgłosiła ten fakt pani do Urzędu Gminy, że jest taka możliwość? No nie zgłaszam, no bo ja mówię, wtedy informowałam tę resztę osób i nikt nie podjął tematu, no bo poradzi sobie jeździli przez moją głowę. No tak, ale pan Bartczak wyraził gdzieś zainteresowanie tym zjazdem, tak? Znaczy pan Bartczak wyraził zgodę, że ewentualnie może odsprzedać ten kawałek do tej mojej łąki, no to tam no i... nawet mierzyłam krokami, jest 30 metrów. Ja rozumiem pani Jadwigo i naprawdę po tej rozmowie należało się zwrócić do Urzędu Gminy i tą sprawę przedstawić. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, żeśmy rozmawiali, że jeżeli będzie taka możliwość i będzie grunt, który będzie można przeznaczyć, to na pewno gmina pomoże i ten zjazd zrobimy. To dlaczego pani nie powiadomiła o tym urzędu, że jest taka możliwość? Zaprosiłoby się pana Bartczaka też do urzędu i rozmowy poszłyby dalej, tak? Jeżeli mogę, panie przewodniczący, o tym, co teraz właśnie pan mówi, to pani Jadziu, to wyniknęło chyba w ostatnich takich, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj. Ale pani mówiła, pani Jadziu, że pani wstępnie rozmawiała, a teraz chodziło o to, że pani potwierdziła. No teraz nie potwierdziłam, bo nie zastałam pana Sebastiana. Wstępnie, no to już mówię, rozmawiałam, on mówi, jest kwestia dogadania. No, kwestia chyba za darmo nie pójdzie, to więc trzeba by się złożyć i to jednak zapłacić. Właściciele działek, którzy by chcieli dojechać. No, a tam jest, nie wiem, 5 czy 7, bo tak jak mówię, nie znam teraz właścicieli wszystkiego, się dużo Pani Jadwigo, ja uważam, że sprawa nie jest jeszcze gdzieś zamknięta i niemożliwa, tak? Po prostu trzeba wrócić do tematu, tak jak tu wcześniej nawet pani wójt powiedziała, spróbować jeszcze do tej generalnej dyrekcji.
są zmiany personalne, może być inne zapatrywanie na ten temat, a jeżeli nie, to naprawdę, my nie chcemy przeszkadzać, my chcemy pomóc, tylko jeżeli nie będzie możliwości z generalną dyrekcją, to niech pani porozmawia z tym panem Barczakiem jeszcze raz, no i wróćmy do tematu. Przecież to nie jest nic straconego, bo przecież my nie chcemy tu nikomu ani na złość robić, ani nikogo blokować. Naprawdę proszę pomyśleć jeszcze raz nad tą sprawą. Powiedział, kwestia do badania, ale osoby, które powiadomiłam, które mają tam łąki, no to nawet pani Lorenz, już wtedy nie pan Szymański, Pasiński, teraz oni już to sprzedawali łąki, a na razie niech sobie tak będzie. No bo się jeździ niebo bezproblemowo. A teraz myślę, że ludzie się pobudzą z chwilą, kiedy zostanie gronka, Właśnie. Właśnie to samo chciałem pani powiedzieć. Może wtedy nie byli zainteresowani tylko dlatego, że mieli inny dojazd, tak? Jeżeli teraz sytuacja się diametralnie odwróci, to być może będą wszyscy zainteresowani, no i naprawdę będzie można tą sprawę sfinalizować. Jeżeli mogę jeszcze słówko, przepraszam pani Adziu, jeszcze, jeżeli mogę słowo już naprawdę dosyć tych wyjaśnień. Chciałam tylko powiedzieć, panie przewodniczący, że może warto tu państwu radnym podkreślić, że właściwie w tej sprawie są dwie sprawy, bo jest jedna dotycząca zjazdu bezpośrednio do działki pani 140, ale drugą to jest kwestia dojazdu do łąk innych sąsiadujących działek, co nie ma związku tak naprawdę, bo przecież gmina nie musiała zmieniać przeznaczenia działki, bo pani Jadwiga mogła w każdej chwili łąki ogrodzić i już dostęp byłby niemożliwy. Także w tej sprawie są dwie sprawy. Sprawy dojazdu do osobiście, do zmiany przeznaczenia, do już... Działki numer 140. Tak, działki usługowej 140, ale też drugą sprawą jest właśnie dojazd do tych łąk innych właścicieli. Tak? No i uważam, że wszyscy powinni być zainteresowani. Oczywiście, a chciałam powiedzieć, że nikt nie przyszedł i nikt do urzędu nie zgłosił, że pani Jadzia będzie, bo na pewno pani Jadzia informowała i nikt się nie zainteresował, nikt nie przyszedł, nikt nie zgłosił, że nie będzie dojazdu. Szanowni państwo, czy jeszcze ktoś chce w tym temacie zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Uczyński. Dziękujemy, do widzenia. Nie ukrywam, że temat toczył się bardzo długo i doszło do różnych emocjonalnych tutaj rozmów. Jestem pod wrażeniem, także wystąpienia pani tutaj już wyszła przed chwilą. Co by mnie interesowało, bo tak trochę się pogubiłem, jeśli chodzi o interpretację prawną, jeśli chodzi o teren zalewowy. Mam przed sobą akurat treść artykuł 171 ustawy ustęp 8 ustawy z dnia 20 listopada 2017 w prawo wodne. Faktem pani wójt mówiła o tym, że coś się zmieniło 2 lata temu. Jeśli chodzi o tereny zagrożone powodzią, to mam tutaj wyłożone do publicznego wglądu i to było w dniu 22 października 2020 roku i to jest prawo powszechnie obowiązujące. Jeśli chodzi o tereny zalewowe, to myślę, że starostwo powiatowe podejmując decyzję o odmowie różnych tam przedsięwzięć w 2018-2019 roku opierało się na po prostu mapkach terenów zalewowych. Także chciałbym poznać tą interpretację prawną. Może pani architekt mi tutaj to przedstawi. Nie znam decyzji starostwa, na jakich się opierało, odmawiając pozwoleń. Tereny zalewowe były w różnych gminach różnie pokazywane. W gminie, dla niektórych były mapy powodziowe, na przykład w gminie Kołok, bo ze względu na położenie bezpośrednio przy rzece Warcie, to były pokazane obszary
one się wtedy nazywały bezpośredniego zagrożenia powodzią i było rozróżnienie zagrożenia raz na 10 lat, raz na 100 lat, raz na 500 lat. Gmina Grzegorzew nie miała takiej mapy. Gmina Grzegorzew przygotowywała opracowanie na podstawie ostatniej powodzi właśnie dla RZGW, przekazywała te dane dotyczące ostatniej powodzi, ale ostatecznie mapy powodziowe, te z obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, wykonał chyba Instytut Gospodarki, nie pamiętam, jakiś instytut państwowy wykonał. I te mapy zostały sporządzone także na podstawie zdjęć lotniczych czy satelitarnych w okresach powodzi, ale także na podstawie rzędnych. Były one już raz korygowane, bo w niektórych miejscach były wątpliwej jakości te tereny. Czasami woda płynęła pod górę, ale to, co mówimy w tej chwili o działce pani, która wyszła, to jest na aktualnych mapach powodziowych. I są to, gdyby to były obszary zagrożone raz na 500 lat, to nie byłoby zakazu zabudowy, ale to jest obszar zagrożony raz na 100 lat i to jest zaliczony do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Wprawdzie bezpośrednio z ustawy nie wynika zakaz zabudowy, ale są opracowane przez RZGW opracowania i są wytyczne, które mówią, że absolutnie nie wolno na tych terenach budować. Stąd we wszystkich gminach, które znam, w których pracuję, a jest ich kilka, wszystkie plany, nawet była próba sporządzenia zmiany studium, żeby można było przy Nerze budować fotowoltaikę i mimo wszystkich możnych tego świata, którzy zajmowali się tą sprawą, to we wszystkich organach została ona przegrana. To znaczy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią sądy orzekły zgodnie z decyzjami RZGW, że nie można budować. Ale no tutaj jak gdyby część pani działki jest przeznaczona, nadal może być zabudowywana. Także nie jest to cała działka. Tylko jest, ja mam tutaj dokładnie wyrysowaną, nie wiem czy połowa tego terenu, który mamy przeznaczony w planie. Ja może tutaj mam taki kawałek. Tu droga jest wytyczona. To jest ta droga, która jest planowana w planie. Pani równie dobrze może zajechać. Czyli to jest... Nie jest cała. Jest, bo muszę zwrócić uwagę, że zakaz zabudowy trzeba włączyć tylko sobie tereny zagrożone powodzią raz na 100 lat i raz na 10 lat. Raz na 500 lat. To znaczy na starym planie. Tu mamy do dyspozycji te mapy, mieliśmy, to była cała. Też mi się to wydało za dużo. To. Bardzo dziękuję. Jeszcze kończąc, jeśli mogę zadać pytanie. Proszę. Czy pani ma taką wiedzę, kiedy takie orzeczenie, jeśli chodzi o rzekę Ergilewkę, zostało wydane, jeśli chodzi o zagrożenia powodziowe, z jakiego roku to było? I też pytanie takie poglądowe, czy pani uważa, że my jako gmina byśmy dostali pozwolenie budowy na tym terenie, jeśli chodzi o tą drogę? Myślę, że nie. Myślę, że dróg na terenach szczególnego zagrożenia powodzią nie można budować, więc może być to rozwiązane jedynie służebnościami przejazdu. Tak. Ale próbować zjazd, można. Zjazd można i przez tę pierwszą działkę można kawałek drogi wybudować, bo tam jeszcze nie ma
terenu powodziowego, szczególnego zagrożenia, ale dalej już tylko wzajemnymi służebnościami przejazdu, bo na obszarach nie wolno. Jeżeli dobrze pamiętam, to w 2020 roku była, ale musiałabym sprawdzić, kiedy te mapy zostały opublikowane. Te wszystkie mapy i dane dotyczące są na stronie Wód Polskich w Warszawie. Strona z mapami jest isok.gov.pl, isok.gov.pl, także tak. Także tam włączając odpowiednie warstwy są i poziomy, do jakich będzie woda powodziowa sięgała w danym procencie zalewania. Tak, zgadza się, to z października 2020 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, bardzo dziękuję Pani Aleksandrze i Pani Danusi za obecność, za fachowe przedstawienie tematu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, i przechodzimy do dalszej części sesji. Jak zawsze po wystąpieniu Pani Wójt, jest z nami Pan Radny, Pan Waldemar Banasiak. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Wójt, Szanowni Goście, Sołtysi. Ja tylko nawiązując jeszcze chwilkę do dyskusji, która tu chwilę miała miejsce, chyba każdy, kto funkcjonuje w sferze publicznej, zdaje sobie sprawę, jak trudną współpracą jest współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg. I dlatego też chciałbym tutaj wyrazić swoje zadowolenie faktem, którym wspomniała Pani Wójt, że po raz kolejny Rada Gminy włączy się w apel do Generalnej Dyrekcji Dróg o stworzenie lewoskrętów na przestrzeni między Grzegorzewem a Kłodawą, bo tutaj obecna Pani Gajda ma kłopot ze zjazdem na posesję, co jest pewnie dla niej bardzo ważne, ale mniejszym kłopotem jest sytuacja skręcania w lewo z drogi krajowej nr 92, co wielu mieszkańców części gminy Grzegorzew, ale i Kłodawa, czego codziennie doświadcza. Jest nadzieja, patrząc na stany i na nawierzchnię, ja codziennie tą drogą jeżdżę, i jest nadzieja właśnie na podstawie stanu jej, że być może Generalna Dyrekcja przystąpi do remontu nawierzchni, a być może będzie to okazja do również innych inwestycji. Ja już będę też tutaj w Radzie Gminy Grzegorzew, później jako radny powiatowy, też występowaliśmy do ówczesnego dyrektora Generalnej Dyrekcji właśnie w kwestii lewoskrętów, no ale niestety bez skutku, ale mam nadzieję, że nadal będziemy próbować, i kiedyś spotkamy się Pani Wójt, bo ja pamiętam takie spotkanie w gabinecie Pani Wójt z takim rozłożonym projektem przebudowanego odcinka drogi krajowej 92. To był chyba rok 2010. 12. No mogę się mylić już aż nie, tak, ale dobrze no, naprawdę pan pamięta. Plan i robił wrażenie. Pamiętam, jak zastanawialiśmy się wtedy nad umieszczeniem lamp, przystanków. To już było tak realne, no ale niestety w tym bezpieczne czasie... Bezpieczne zatoki, wszystko, lewoskręty. Niestety, no tylko zostało to na papierze. Czemu możemy ubolewać? Szanowni Państwo, rzeczywiście początek roku, za nami już miesiąc pracy. Wiadomo, że początek roku to gdzieś pewne plany, zamierzenia. Ja gdzieś dalekosiężnych planów, zamierzeń tutaj nie mam zamiaru, jeżeli chodzi o powiat, przedstawiać. Ale pozwólcie Państwo, że tylko powiem o tych planach, które są jak najbardziej realne, które są efektem pracy w poprzednich latach, a realizacja ich, mam nadzieję, że nastąpi w tym roku. Szanowni Państwo, przede wszystkim wielką uwagę i no też skupienie i dużą pracę zajmuje nam praca nad oceną złożonych ofert, jeżeli chodzi o północną obwodnicę miasta Koła. Mamy nadzieję, że wkrótce ocena się zakończy i zostanie przetarg rozstrzygnięty, na co bardzo, bardzo liczymy my, ale i mieszkańcy naszego powiatu, Szanowni Państwo. Zanim przejdę do dalszych inwestycji powiatowych, które będą w sferze dróg, powiem tylko jeszcze o takiej inwestycji, która też bezpośrednio interesuje Państwa, ale też nas tutaj oglądających i słuchających, to że powoli kończymy remont pierwszego etapu oddziału wewnętrznego w szpitalu w Kole. I już szykujemy się do remontu drugiej części, także też jest to realna wizja,
że w tym roku oddział wewnętrzny naszego szpitala nabierze standardów XXI wieku. Na to bardzo liczymy. Jeżeli chodzi o oświatę, miło było patrzeć na zdjęcia, jak zmienia się szkoła w Grzegorzewie. Niemniejszą inwestycję, szanowni państwo, prowadziliśmy, jeżeli chodzi o zespół szkół ekonomiczno-administracyjnych. Też pełna tutaj modernizacja pod względem energetycznym. Także chyba kwiecień jest tym momentem, tym miesiącem, w którym też będziemy tą inwestycję kończyć. I już nie przedłużając, bo dzisiaj jest troszkę, widzę, napięty harmonogram. Szanowni państwo, tylko poinformuję, szanowni państwa, o jakie inwestycje są w sferze i które są realnie już na etapie. Wielka inwestycja, 8-milionowa inwestycja, jaką jest przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu. Jak państwo znają troszkę Dąbie, to wiedzą, że to jest praktycznie główna ulica tego miasta. Niemniej ważną inwestycją, szanowni państwo, jest poprawa bezpieczeństwa, ale i stanu nawierzchni ulicy Broniewskiego w Kole, tutaj na odcinku od ulicy 20 stycznia do ulicy Toruńskiej. Wiecie państwo, ten zakręt przy szkole numer 3. Także też myślę, że w dużym stopniu poprawi to bezpieczeństwo, ale i wizerunek tej części miasta Koła. Kolejną rzeczą, która też na pewno państwa tutaj zainteresuje, to już jesteśmy podpisani po rozstrzygnięciu przetargów na gruntowną modernizację, bym powiedział, czy wymianę oświetlenia na skrzyżowaniu przy ulicy Sienkiewicza, ale jesteśmy już tu również po przetargu na budowę całkowicie nowego oświetlenia na ulicy Piaski Kolejowa. Szanowni państwo, wiecie, to jest to skrzyżowanie, gdzie została zmieniona organizacja ruchu, które też to trochę kontrowersja wywoływało, a teraz już będziemy to zamykać sygnalizacją świetlną, tworząc to skrzyżowanie jak najbardziej bezpiecznym. I już na koniec przechodzimy do gminy Grzegorzew. Tu, szanowni państwo, też mamy chyba dobre informacje, o których już wielokrotnie też mówiliśmy, ale widzicie państwo, że faktem staje się przebudowa ulicy Drogi Powiatowej, przepraszam, Leśnica Grzegorzew. Tu już są prace bardzo zaawansowane, ale to co też pani wójt powiedziała. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kolskiego Rada Powiatu przyjęła środki, pomoc finansową z gminy Grzegorzew i jest to już też podstawa do ogłoszenia przetargu na budowę drogi w Poryntowie. Mówię budowę, bo tak naprawdę to będzie budowa drogi, to będzie poszerzenie jej do standardów 7-metrowych z chodnikami, także naprawdę bardzo ładny odcinek drogi w tym roku powstanie. Kolejną sprawą, szanowni państwo, są już zamówione mapy i jesteśmy na etapie opracowania projektów. Na te dwie inwestycje drogowe, jeżeli chodzi o poprawę nawierzchni, jaką jest droga Hilarów Tarnówka, nie wiem, czy ja wiem, o której mówię, tylko nie wiem, czy dobrze nazywam, Hilarów na pewno, ale do Tarnówki, tak? No i oczywiście druga inwestycja, o której też wielokrotnie tu było mówione, droga powiatowa od drogi krajowej nr 92 do miejscowości Kiełczerzek. To też są, szanowni państwo, już fakty. Na te dwa wydarzenia, o których mówiłem, w pierwszym kwartale będą ogłoszone postępowania przetargowe. Także, szanowni państwo, tyle mogę tutaj dziś o planach powiatu na ten początek roku powiedzieć. Co będzie dalej? No to już też pani wójt w swoim wystąpieniu wspomniała. Zbliżamy się do końca tej kadencji samorządów, ale niemniej jednak też chcę stwierdzić, że ta współpraca tutaj z gminą Grzegorzew, i mówię nie tylko w swoim imieniu, bo moim jak najbardziej, ale zarządu pana starosty Roberta Kropiłowskiego, naprawdę kształtowała się modelowo, czego efekty chyba, szanowni państwo, część już widzimy, a myślę, że takie te najfajniejsze dopiero będą przed nami. I na zakończenie, szanowni państwo, bo widziałem się w porządku obrad, punkt dotyczący ekwiwalentu dla druhów strażaków. Gratuluję tutaj państwu radnym decyzji. Chcę tylko powiedzieć, że również w ostatniej sesji Rady Powiatu, Rada Powiatu uchwaliła środki finansowe na pomoc finansową dla druhów strażaków z terenu powiatu kolskiego. W tym roku te środki są dla każdej, bym powiedział, kategorii, jakie tutaj mamy, dla każdej, po prostu ogólnie mówiąc, dla każdej jednostki o 200 zł wyższe. Także już te pieniążki są uchwalone, będziemy też przystępować do podpisywania uchwał. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to życzę realizacji wszystkich planów i zamierzeń w tym roku w każdej sferze dla Państwa radnych. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Dziękujemy za współpracę. Dziękuję bardzo. Spotkamy się w następnej. Dwa słowa podsumowania tej współpracy i tej kadencji. Będzie czas, bo jeszcze mamy, myślę, że przecież jeszcze na pewno będziemy na tej sesji w Grzegorzewie się widzieć, czy to marcowej, nie wiem, jak tu pan przewodniczący zaplanuje, ale czy na lutowej, czy na marcowej. Myślę, że jeszcze na dwa zdania podsumowania, a i podziękowań pewnie też jeszcze będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są pytania? Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Interpelacje i zapytania. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Pani Radna Monika Borowska. Pani Wójt, Państwo Radni, ja mam dwie interpelacje. Pierwsza z nich to w imieniu mieszkańców ulicy Wiatracznej. Proszę o budowę tej drogi do stanu, droga utwardzona, najlepiej pokryta asfaltem. Prośbę motywuję tym, że stan tej drogi jest tragiczny, szczególnie podczas opadów i roztopień, co mieliśmy okazję ostatnio oglądać. No powiem prostym językiem, nie da się tam przejść. Buty idzie pogubić, jak tu koleżanka mi podpowiada. Czyli tonie się w błocie i w glinie, tak to można powiedzieć, jeszcze określić. Jeszcze mam jedną interpelację. Tutaj w imieniu mieszkańców ulicy Autostrada w Grzegorzewie. Niniejszym proszę o rozważenie wystąpienia do zarządcy drogi krajowej nr 92 o oznakowanie odcinka tej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Wrząca-Grzegorzew w kierunku koła jako obszar zabudowany. I tę prośbę motywuję głównie tym, że mieszkańcy zjeżdżając do swoich posesji narażeni są na niebezpieczeństwo wypadku. Na tym odcinku nie ma lewoskrętów, o czym wiemy, a kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę na tym odcinku znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo, szczególnie dla skręcających w lewo oraz dla pieszych, w tym dla dzieci dojeżdżających do szkół. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Mogę? Bardzo proszę, pan radny Rafał Kotkowski. Panie przewodniczący, pani wójt, chciałem się tutaj zapytać odnośnie drogi leśnej. Remontowaliśmy ją w ubiegłym roku, a droga nam się zaczyna rozjeżdżać. Chciałbym, żeby pani wójt tutaj na forum powiedziała, czy mamy gwarancję na tą drogę. Poza tym na ulicy Zielonej, jak również i na Leśnej, na odcinku, na którym założyliśmy ścinkę asfaltową, powstały dwa dość duże ubytki, które w takich cząstkowych naprawach powinniśmy usunąć, z tego względu, że po prostu mróz i woda niszczą po prostu wokół tych ubytków pozostałą część drogi. Jeszcze mam tutaj prośbę mieszkańców o oznakowanie skrzyżowania pomiędzy ulicą Leśną a Zieloną. Z tego względu, że często osoby, które tam jadą na tej krzyżówce, nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Zasada prawej ręki. Tak powinno być, ale jednak mieszkańcy tutaj twierdzą, że często jest tak, że jadące auta ciężarowe twierdzą, że ulica Zielona powinna mieć pierwszeństwo, jedni twierdzą, że ulica Zielona powinna mieć pierwszeństwo, inne osoby twierdzą, że skręt z Leśnej na Zieloną powinien mieć pierwszeństwo, więc no tutaj byśmy musieli pomyśleć o jakimś konkretnym oznakowaniu tego skrzyżowania. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Pan radny Łukasz Łuczyński. Ja w związku z rozmową z panią wójt jeszcze przed sesją, tak doczytałem na portalu samorządowym właśnie, jeśli chodzi o program Oświecamy Polskę, są wątpliwości
samorządu województwa lubuskiego, jeśli chodzi o sam temat dzierżawy majątku, a więc może przeczytam tylko dwa podpunkty, żeby tak nie przedłużać. Zdaniem samorządowców umowa przekazania urządzeń w celu ich modernizacji powinna być nieodpłatna, tymczasem spółki oczekują wynajmu lub dzierżawy tego majątku. Podpunkt drugi. Oferowane przez spółki energetyczne formy współpracy, takie jak najem czy dzierżawa, są sprzeczne z zasadami wydatkowania środków publicznych i nie uwzględniają równości świadczeń, warunkując jednocześnie obowiązek nieodpłatnego przekazania przez gminę na rzecz spółek majątku powstałego wskutek realizacji programu. I w związku z tym mam też pytanie, jeśli chodzi o ten program, bo też chciałbym się dowiedzieć, jaką ilość lamp posiadamy, jeśli chodzi o majątek gminy. Czy oprawy, które my zakupujemy, to są naszą własnością, czy to idzie taką zasadą aportu i to jest wtedy imienie właśnie tego przedsiębiorstwa. Interesuje mnie też podstawa prawna, która daje możliwość pozyskiwania środków i modernizowania cudzych lamp, powiększając tym samym wartość danej spółki. Z drugiej strony, jeśli nie jest to własność gminy, to czy dana spółka płaci podatek do gminy od słupów, na których zlokalizowane są dane lampy? Chodzi głównie o pasy drogowe. I też interesuje mnie, bo mamy radcę prawnego, o interpretację prawną dotyczącą tego programu i czy wypłata środków w ramach dzierżawy nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, nie byłam w stanie zanotować pytań, które pan radny Łuczyński zadał. Czy mogłabym prosić, by pan ma je napisane na kartce? Bardzo dziękuję. Nie byłam w stanie, przepraszam. Pan szybko czytał, ja nie jestem w stanie zanotować, chyba że odnotuję na następnej sesji, ale wolałabym, jeżeli będę miała wiedzę, to... Bardzo proszę, pan radny. Ja tylko uzupełnię wypowiedź tutaj kolegi Łukasza, bo proszę, faktycznie już na ten temat kilkakrotnie rozmawialiśmy i było wstępne ustalenie, że przedstawiciele właśnie tej spółki energetycznej tu przyjadą i przedstawią nam pełną analizę i pełen kosztorys. Kosztorys za wykonane prace, bo jakby nie było, to chyba 3 czy 4 już lata przeznaczamy fundusz sołecki na tą inwestycję, to przeliczyć to na kwotę chyba 3 lata, to już jest kwota 1 000 000 złotych praktycznie, nie? Bo tyle, bo o ponad 300 tysięcy mamy fundusz sołecki. Także byśmy bardzo prosili, przypominamy się, żeby właśnie w tym temacie przyjechał przedstawiciel i zresztą to było mówione i tutaj nam pełną analizę przedstawił kosztów i zakres planowanych robót i kiedy zamierzają to zakończyć, bo wstępnie, o ile sobie przypominam, to jak była pierwsza rozmowa, to był planowany termin około 4 lat, a to się wydłuża. My rozumiemy, że są pewne problemy, ale tu właśnie chodzi o takie pełne wyjaśnienie i zapoznanie mieszkańców naszej gminy właśnie z tym problemem i tematem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 7, który przewiduje zabranie głosu pana Wiktora Blocha, kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie i przedstawienie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Grzegorzew za 2023 rok. Bardzo proszę, panie kierowniku. Przedstawić informacje o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok. I tak, obowiązek sporządzania sprawozdania średnich wynagrodzeń wynika z artykułu 30a ustęp 4 ustawy Karty Nauczyciela. Sprawozdanie powinno zostać sporządzone do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlega analizie. W terminie 7 dni od sporządzenia organ wykonawczy samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie organowi stanowiącemu RIO, dyrektorom szkół, a także związkom zawodowym. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach stanowi załącznik. Państwo radni otrzymaliście to sprawozdanie drogą mailową.
I teraz tak, kilka słów odnośnie aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z artykułem 30 ust. 3 Karty Nauczyciela kwota bazowa wynosi 120% dla nauczycieli początkujących, 144% dla nauczycieli mianowanych, 184% dla nauczycieli dyplomowanych. Kwota ta jest, kwota ta bazowa na 2023 rok wynosiła 3981 zł. Na poszczególne stopnie awansu zawodowego w takim razie to minimum wychodziło dla nauczyciela początkującego 4777, mianowanego 5733, dla dyplomowanego 5326. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wielu składników, między innymi z wynagrodzenia zasadniczego, a także z różnych innych składników, tak jak na przykład motywacyjny, dodatek funkcyjny, za warunki pracy. Jest ono określane w drodze rozporządzenia ministra edukacji, a także wysokość większości tych dodatków określa organ prowadzący. I teraz odnośnie samej analizy dodatku uśredniającego. W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono, iż płace nauczycieli w gminie Grzegorzew przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela. I tak w 2023 roku wydatki te wyniosły łącznie w sumie na wszystkie stopnie awansu zawodowego 6 040 517 zł, z czego gwarancją wynikającą z Karty Nauczyciela było 5 712 484 48. Także wydatki ogółem zostały przekroczone o 328 083 zł i 14 groszy. I także ustalono, że gmina Grzegorzew nie ma konieczności wypłacania do dnia 31 stycznia 2024 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, gdyż we wszystkich tych stopniach awansu zawodowego w poszczególnych stopniach te wydatki zostały tak jakby przekroczone, czyli są wyższe niż gwarantuje tu ustawa Karta Nauczyciela. Także dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, proszę 20 minut. Dobrze, dziękuję.
Witam po przerwie. Państwo radni, szanowni państwo, kontynuując obrady sesji, przystępujemy do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grzegorzew. Projekt uchwały w powyższej sprawie zostaliście państwo zaopatrzeni. Na te tematy dyskutowaliśmy na posiedzeniu Komisji Rady Gminy odbytym 24 stycznia. Proponowane w projekcie uchwały stawki wynagrodzenia dla naszych druhów odpowiadają wypracowanym przez państwa radnych propozycjom. Wyjaśniam, że zgodnie z przepisami artykułu 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych rady gmin ustalają wysokość ekwiwalentu nie rzadziej niż raz na 2 lata. Nie może ona przekroczyć 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa GUS, co na dziś stanowi kwotę 41 zł. Z tego względu, że uchwałę w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników podjęliśmy 9 marca 2022 roku dla wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów, które przed chwilą przytoczyłem, zobligowani jesteśmy zająć się tym tematem. Pozwólcie państwo, że w tej chwili przedstawię stawki ekwiwalentu, jakie proponujemy. Projekt uchwały nr 62/412/2024 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grzegorzew. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grzegorzew, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej na kwotę 25 zł. W działaniach w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez zabezpieczenie obszaru chronionego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole określonego w Powiatowym Planie Ratowniczym na kwotę 25 zł. W szkoleniu lub ćwiczeniu na kwotę 15 zł. Paragraf drugi. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Grzegorzew za udział w szkoleniu w wysokości 10 zł. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grzegorzew za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grzegorzew. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Nie ma. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Uprzejmie proszę państwa radnych o dokonanie aktu głosowania. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Rada Gminy Grzegorzew 12 głosami za podjęła uchwałę nr 62/412/2024. Tym samym ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Grzegorzew.
Państwo radni, szanowni państwo, przedmiotem obrad punktu 9 sesji jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lub wynajem mienia gminnego zawartej na czas oznaczony dla 3 lat, których przedmiotem jest ta sama umowa. W projekt uchwały zostaliście państwo zaopatrzeni. Uprzejmie informuję, że na mocy przedmiotowej uchwały pani wójt gminy otrzyma upoważnienie do zawarcia umowy na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 949/4 o powierzchni 40,5 m kwadratowego, która znajduje się na placu handlowym w Grzegorzewie i dzierżawiona jest na cele handlowe. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Bardzo proszę o dokonanie aktu głosowania. Dziękuję bardzo. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Rada Gminy Grzegorzew 12 głosami za podjęła uchwałę nr 62/413/2024, tym samym wyrażając zgodę na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę mienia gminnego zawartej na czas oznaczony dla 3 lat, których przedmiotem jest ta sama umowa. Przedmiotem kolejnego punktu porządku obrad sesji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 58/379/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Grzegorzew. Projekt uchwały zostaliście państwo radni zaopatrzeni. Projekt uchwały, który był przedmiotem dyskusji na ostatnio odbytym posiedzeniu Komisji Rady, dotyczy zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Grzegorzew przy ulicy Góry. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad powyższym tematem. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę państwa radnych o oddanie głosu w tym temacie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Na podstawie głosowania stwierdzam, że uchwała nr 62/414/2024 zmieniająca uchwałę nr 58/379/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Grzegorzew została przez Radę Gminy Grzegorzew podjęta 12 głosami za. Państwo radni, szanowni państwo, przedmiotem punktu 11 sesji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok. Proponowane do wprowadzenia zmiany do budżetu bieżący rok zostały przez panią skarbnik omówione na posiedzeniu Komisji Rady. Niemniej jednak uprzejmie proszę o zabranie głosu panią skarbnik Renatę Dopierałę i przedstawienie proponowanych do wprowadzenia zmian do tegorocznej uchwały budżetowej. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, państwo radni, pani wójt, szanowni państwo. W proponowanych zmianach znalazło się zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z karty podatkowej o kwotę 5 tysięcy, z tytułu wpływu z usług z wychowania przedszkolnego kwotę 13 tysięcy. W proponowanych zmianach w projekcie uchwały, którą państwo radni dostaliście, proponowaliśmy zwiększenie tylko dotacji, jeśli chodzi o działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 45 830, ale mamy jeszcze jedną zmianę w budżecie. Jest to dotacja na zadania zlecone w kwocie 1522,50 i to jest
i to jest dotacja związana z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki. Jeżeli chodzi o zmiany w dochodach majątkowych, proponujemy zmianę dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 496 629,34 i to jest zmniejszenie ze względu na to, że proponujemy przesunięcie realizacji zadania dotyczącego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Barłogach na rok 2025. Będzie to realizacja kilkuletnia od 2023. Państwo radni pamiętacie, tam były już wydatki związane z inwentaryzacją. Następnie w tym roku będzie koncepcja, no i w dalszej części projekt i inne wydatki. Także w 2025 nastąpiłoby zakończenie zadania. Po stronie wydatków proponujemy zwiększenie budowy ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowę w kwocie 374 tysięcy złotych. Państwo radni mieliście we wstępnych, w pierwszej w projekcie 252 tysiące i tu jest zmiana również. Proponujemy zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, na basen dla dzieci i dowóz dzieci na ten basen. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne w oświacie, zwiększamy zadanie do realizacji w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie o 500 tysięcy i zmniejszamy kwotę 453 500 zadanie inwestycyjne przy szkole w Barłogach. Oczywiście zostawiając środki na realizację zadań, o których wcześniej mówiłam, czyli na koncepcję i na projekt i inne wydatki związane z mapami, badaniem gruntów. Jeżeli chodzi o środki na wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład, proponuję zmniejszenie o promesę Szkoła Podstawowa Barłogi. Planujemy tę promesę w 2025 roku po realizacji zadania w kwocie 3 816 500. Jak również dostosowaliśmy promesę w Szkole w Grzegorzewie, zmniejszając o 680 129,34. Proponujemy również wykonanie wyposażenia do świetlicy wiejskiej, to jest wykonanie stołów w kwocie 12 tysięcy. Po stronie wydatków również na działalność GOPS wprowadzamy środki w kwocie 45 830, to jest dotacja na dofinansowanie zadań własnych, jak również dotacja na zadania zlecone, na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę zadania. W pozostałej działalności proponujemy wprowadzenie dwóch zadań, zagospodarowanie terenu w Bylicach i zagospodarowanie terenu w Borysławicach. I tak na pięknie Wielkopolska Wieś planujemy przeznaczyć środki 35% całości realizacji zadania, to jest 24 500. Przy realizacji zadania zagospodarowanie terenów w Borysławicach w ramach projektu Błękitno-Zielone Inicjatywy jest to 15%, 15 tysięcy. Państwo radni, proponując zmiany, dokonujemy zmian załącznika nr 1 dochody budżetu, załącznika nr 2 wydatki budżetu, załącznika nr 2a wydatki inwestycyjne i majątkowe, załącznika numer 3 dochody, wydatki realizowane w ramach zadań zleconych, załącznik numer 9 i tutaj są środki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład. Szanowni Państwo Radni, proszę o przyjęcie projektu uchwały przeze mnie przedstawionej. Dziękuję Pani Skarbnik. Wprawdzie dyskutowaliśmy na ten temat na ostatnio odbytym spotkaniu, ale otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Pan Radny Janusz Dorobia.
Ja mam pytanie, bo tu nam się zmienią się wydatki. Chciałem zapytać się, o ile łącznie się zmienia i czy to nie wpłynie na wskaźniki? Wskaźniki wynikające z artykułu 242, relacja dochodów bieżących, wydatków bieżących, jak również wynikające z artykułu 243 zostały zachowane, także nie ma niebezpieczeństwa, że... Łącznie ile, bo tam było 500 tysięcy i 370, jeszcze, bo tam jeden w górę, drugi w dół. Łącznie wydatki wzrosły, tak? Znaczy generalnie wydatki majątkowe i tak się zmniejszą ze względu na to, że realizowane zadanie w ramach oświaty przesuwamy do następnego roku, więc tak naprawdę... Możemy spać spokojnie, tak? Tak naprawdę wydatki bieżące są zmniejszone. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 4 496 629 i to zostanie przesunięte do następnego roku. No, czułem, że tak może być, dlatego się pytam, o ile się zmieniam. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Pan radny Rafał Kotkowski. Jedno pytanie, bo tutaj pani skarbnik wspomniała o tym, że inwestycja w Barłogach odnośnie szkoły zakończy nam się w 2025 roku. Tak, bo musi się tak zakończyć, bo realizacja jest w 12 miesiącach. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie odnośnie stołów i tych 12 tysięcy. W jakiej świetlicy wiejskiej to będzie zrobione? Stoły będą realizowane w świetlicy wiejskiej w Ponentowie Dolnym. To jest wniosek z zebrania wiejskiego i wniosek mieszkańców. Dobrze, dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, Szanowni Państwo, poddaję projekt uchwały pod głosowanie i bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że Rada Gminy Grzegorzew 12 głosami za podjęła uchwałę nr 62 na 415 na 2024. Tym samym wprowadziła zmianę do uchwały budżetowej na 2024 rok. Dziękuję Państwu radnym. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2036. Także i w tym przypadku uprzejmie proszę o zabranie głosu panią skarbnik i przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Pani Wójt, Szanowni Państwo. W projekcie zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Grzegorzew na lata 2024-2036 podstawą do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu, zmianami w dzisiejszej uchwale, zmianami wprowadzonymi zarządzeniem i w roku 2024, jak również zmianami dotyczącymi 2025 roku, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach. W 2024 roku w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu ulegną dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe i wydatki o charakterze zwiększeniu ulegną dochody bieżące o kwotę 63 tysięcy. Tu będzie inna kwota ze względu na to, że przy projekcie, który Państwo radni dostaliście, nie było tej zmiany 1522,50, o której wspominałam. Więc tutaj będzie troszkę inna kwota. Natomiast zmienią się na pewno wydatki bieżące, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji, pozostałe dochody, wydatki bieżące na wynagrodzenia, wydatki majątkowe i wydatki inwestycyjne. W 2025 roku zostaną wprowadzone zmiany. Zmianie ulegną dochody ogółem i tutaj będzie promesa związana ze szkołą w Barłogach. Dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem, wydatki majątkowe i wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tej samej kwocie.
Dokonano przesunięcia wydatków do tych objętych limitem, o których mowa w artykule 226 ustęp 3 punkt 4 ustawy w latach 2024 i 2025. W latach 2024-2025 zmianie ulegną wskaźniki. I te zmiany będą dotyczyły załącznika numer 1 wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast w załączniku numer 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej proponujemy zmiany. Modernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Grzegorzowie, tutaj jest zwiększenie. Zwiększenie nakładów finansowych na całość inwestycji, jak również zwiększenie limitów w 2024 roku. Okresu realizacji. Okres realizacji zadania 2023-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 725 tysięcy. Limit wydatków na 2024 rok to jest 220 tysięcy. Limit wydatków na 2025 to jest kwota 4 490 i w tej kwocie mieści się udział udział środków samorządu, jak również promesa. Następnym zadaniem, to jest zadanie trzecie, budowa ulic Kasztanowej, Lipowej i Brzozowej. Realizacja zadania rok 2022-2024. Zmieniają się łączne nakłady finansowe. Limit wydatków na 2024 rok. Wprowadzono zmiany w tych trzech przedsięwzięciach, które przed chwileczką omówiłam. Szanowni Państwo Radni, proszę o przyjęcie uchwały przeze mnie przedstawionej. Dziękuję Pani Skarbnik. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma pytań, oddaję projekt uchwały pod głosowanie. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o dokonanie aktu głosowania. Dziękuję. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdzam, że uchwała nr 62/416 na 2024 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową gminy Grzegorzew na lata 2023-2036 została przez Radę Gminy Grzegorzew podjęta 12 głosami za. Punkt 13 sesji przeznaczony jest na udzielenie przez Panią Wójt Gminy odpowiedzi na interpelacje i zapytania wniesione przez Państwa Radnych. Bardzo proszę, Pani Wójt, oddaję głos. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Postaram się odpowiedzieć na interpelację. Jeżeli nie w pełnym zakresie uda mi się to uczynić, to na następnej sesji. Jednak na początku na interpelacje, które zadała Pani Radna Monika Borowska. Mamy mowę tutaj o drodze o ulicy Wiatracznej. Mieszkańcy zgłaszają się do Pani. Mogę tylko powiedzieć, że w tym momencie, kiedy jeszcze jest grunt pod zamarznięty i ta droga no niestety stwarza problemy mieszkańcom, no jak tylko będzie możliwość, będziemy się starać to naprawić. Jest ta droga od wielu już sesji przez Panią podnoszona i możemy tylko przeprosić. Mam nadzieję, że wkrótce ten teren zostanie naprawiony. Bardzo proszę, Pani Radna, nie ma za co dziękować. Jeśli chodzi o ulicę Autostrada, też wniosek mieszkańców jest jak najbardziej zasadny i Pani interpelacja również. I tak wsłuchując się dzisiaj w te interpelacje i o tym, co rozmawialiśmy przy wniosku chociażby i spotkaniu z Panią Gajda, myślę sobie, że mówiliśmy o tym, że wystąpimy już tutaj popierając się też opinią powiatu, bo bardzo ładnie nam tutaj deklarował Pan Radny, członek zarządu. Wkrótce wystąpimy z pismem do Generalnej Dyrekcji z prośbą o rozwiązanie kompleksowo tego odcinka drogi krajowej, która stwarza nam rzeczywiście niebezpieczeństwo, bo wypadków jest dużo, ale też i problemy chociażby związane ze zjazdami, jakie mają nasi mieszkańcy. To jeśli chodzi o interpelację Pani Radnej Moniki Borowskiej. Pan Radny Rafał Kotkowski zadał mi pytanie, że ta droga, którą budowaliśmy w minionym roku, o ile dobrze pamiętam, ona ma 5 lat gwarancji. Także
już z panem radnym rozmawiałam podczas tutaj spotkania tego i wtedy mnie już pan też prosił o to, więc sprawdziłam w międzyczasie gwarancję, na pewno ma 5 lat. I będziemy się tutaj zwracać do wykonawcy. Jeśli chodzi o oznakowanie, wniosek mieszkańców, oznakowanie ulicy Zielonej i skrzyżowania, no to też trzeba będzie się tym zająć, bo tam ustąp pierwszeństwa przejazdu i tak dalej. No to przepisy drogowe mówią o tym, że aby znaki były, aby znaki drogowe, które zostaną umieszczone na drodze i były respektowane przez mieszkańców, ale też w razie jakiejś kolizji drogowej, to żeby one były podstawą, to te znaki, te ustawienia znaków wymagają tak zwanego projektu organizacji. I konsekwencją tego jest przygotowanie projektu organizacji ruchu na tych drogach. W związku z tym będziemy przystępować do takiego projektu. Zresztą ja pamiętam państwa radnych głosy, że mamy troszeczkę w tej sprawie jeszcze do zrobienia, bo tutaj też w obszarze banku mamy takie sytuacje. Także musimy się na pewno kompleksowo, może nam się jeszcze uda do końca kadencji tym zająć i zlecić te oznakowania. I teraz, drodzy państwo, przechodzimy do trudniejszego, kompleksowych, dużych pytań pana radnego Łukasza Uczyńskiego. Ja, o ile dobrze pamiętam, już starałam się też państwu opowiedzieć o projekcie Rozświetlamy Polskę. Skrzętnie wyciągnęłam swoje notatki ze spotkania, które miało miejsce w Kaliszu 9 stycznia. Szanowni państwo, na początku chciałam powiedzieć, że jest to edycja 9 programu Rozświetlamy Polskę, bo gdzieś wyczytałam zarzut, że można było wcześniej złożyć do tego programu Rozświetlamy Polskę, więc odpowiadam tutaj, że nic podobnego. Taki program Rozświetlamy Polskę dla takich samorządów jak nasz jest po raz pierwszy. Wcześniej była 6 edycja programu Rozświetlamy Polskę. Ta edycja była dedykowana dla gmin popegeerowskich. Czyli ten program, który teraz się pojawił, dotyczy takich samorządów jak nasze. I chcę również powiedzieć, że nie wszystkie gminy, które należą do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, a my jesteśmy udziałowcem i należymy do tej spółki, nie wszystkie gminy otrzymały dofinansowanie. Także ja bardzo się cieszę i myślę, że my też powinniśmy się wszyscy z tego cieszyć, że te 200 opraw zostanie wymienionych. Drodzy państwo, pan radny Łukasz zadał tutaj pytania, ale ja może opowiem chociaż troszkę. Spróbuję tutaj, no nie chciałabym państwa zanudzać, ale jednak. 1 000 000 000 zł na ten program został przeznaczony, to będę czytała ze swoich notatek. I drodzy państwo, ponieważ program jest skomplikowany i ma też i wiele wad, o czym mówił na spotkaniu prezes spółki Maciej Witczak, jednak naszym celem jest to, aby doprowadzić do tego, żeby skorzystać z tego programu. Bank Gospodarstwa Krajowego wyraził swoje stanowisko dotyczące programu. W tej sytuacji, gdzie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym i o majątku gminy, ma również zastosowanie ustawa Kodeks Spółek Handlowych. Pamiętamy o tym, że spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe jest spółką, która się rządzi prawami Kodeksu Spółek Handlowych i jeśli chodzi o dochody czy inne rzeczy, to też spółka nie może działać na niekorzyść udziałowców. Zaznaczam, że udziałowcy to my, gminy. Doskonałych rozwiązań, drodzy państwo, nie ma. Program nie jest, tak jak już wspominałam, doskonały, ale wszyscy samorządowcy, którzy spotkali się na tym spotkaniu, a to jest 85 gmin,
Do zmodernizowania jest 40 tysięcy opraw oświetlenia ulicznego, które będą zmodernizowane w ramach tego programu. 83 gminy to wielkie wyzwanie. Zysk i każdy zysk wraca do spółki. Więc jeżeli zysk zostanie wypracowany w postaci oszczędności, to ten zysk wraca do wspólników. A jak sami wiemy, wspólnikami jesteśmy my. Czyli podział zysku w spółce odbywa się według parytetu udziałowego. I tutaj odpowiedź może moja dla wszystkich, że im więcej mamy majątku w spółce oświetlenie uliczne i drogowe, tym więcej mamy odpisu amortyzacyjnego, tak? Czyli ten parytet podziału jest według udziałów i wtedy, tak jak tutaj zdarzało się w naszej gminie często, że z odpisu amortyzacyjnego udawało nam się dołożyć jakąś lampę, czy oprawę, czy inne. To tak ogólnie na temat tej spółki. Jeśli chodzi o majątek, to oprawy, które będą wymienione, przez 5 lat są własnością gminy, dlatego że program, który przewiduje dotacje, mówi o tym, że 5 lat to trwałość projektu. Szanowni Państwo Radni, podczas spotkania 9 stycznia, kiedy to omawialiśmy chociażby sprawy dotyczące umowy dzierżawy, mam przed sobą zestaw pytań, które zabrałam na dzisiejszą sesję i dobrze, jeżeli ktoś z Państwa chciałby ten zestaw pytań, to były pytania zadawane przez gminy. Samorządowcy, którzy zasiadają w swoich gminach, mieli mnóstwo pytań. No my jako gmina akurat nie wysyłaliśmy żadnego pytania, ale na przykład. Pierwsze pytanie i tutaj może uda mi się coś troszeczkę chociaż odpowiedzieć na interpelację pana radnego. Dlaczego nie może umowa być użyczenia zamiast umowy dzierżawy? Odpowiedź prawników i również prawników samorządowych. Umowa użyczenia ma nieodpłatny charakter i zgodnie z przepisami podatkowymi rodzi konsekwencje podatkowe. W zakresie podatku od towarów i usług, czyli słynnego podatku VAT, wartość rynkowa świadczenia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czyli wartość tych lamp. Następnie podatek dochodowy od osób prawnych. Spółka nie ma możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, kosztów poniesionych na świadczenie usługi. To są wyjaśnienia, drodzy Państwo, prawników. Następnie konsekwencje podatkowe w zakresie umowy użyczenia ponosiłaby spółka, a więc wszyscy wspólnicy, a nie tylko beneficjenci programu. Wcześniej powiedziałam, że nie wszystkie gminy skorzystały, bo niektóre dostały odmowy. Czyli jeżeli w spółce jest, nie pamiętam, około 150 jednostek samorządu, które mają majątek, a 85 albo 3 gmin to dotyczy, to pozostałe gminy by musiały też również mieć te konsekwencje podatkowe, bo nie da się rozdzielić w umowie ze spółką, że mamy odrębną umowę dla gmin, które są w programie, mam na myśli umowę użyczenia. Dlatego jest umowa dzierżawy. I po spotkaniu 9, kiedy to samorządowcy zadali tyle pytań, to w trakcie już tego spotkania, kiedy prezentacja była wyświetlana kiedy prezentacja była tej umowy wyświetlana na urządzeniach, które pozwalają na to, ten paragraf 7 już wtedy podczas tego spotkania został zmieniony, bo naprawdę, drodzy Państwo, rodzi to wiele, wiele pytań. I samorządowcy miast takich jak Kalisz, czy chociażby Ostrów Wielkopolski, Konin czy inne mają większy majątek w spółce. My mamy do wymiany 200 opraw. I ta nasza umowa, którą mam tutaj przed sobą, będzie podpisana na 5 lat. Paragraf 7 został wtedy już zmieniony, bo w tym paragrafie 7 były jeszcze inne zapisy, które od razu podczas spotkania samorządowcy już wnosili o poprawkę. Program, o którym mówimy, rodzi wiele pytań, a terminów jest mało.
czasu jest mało, bo promesę mamy do września i teraz, żeby 4000 opraw, 40 tysięcy, przepraszam bardzo, zmienić, trzeba je zinwentaryzować i trzeba podjąć szybko decyzję. Spółka w tej chwili posiłkuje się również studentami z uczelni, gdyż nie do końca jest ten majątek zinwentaryzowany. W gminach mniejszych, takich jak nasza, nie jest to duży problem, a w miastach jest. Tym bardziej, że oprawy są o różnej mocy. Składając wniosek, trzeba pamiętać, że do przetargu trzeba mieć kosztorys, czyli na te 40 tysięcy opraw spółka teraz musi przygotować etapy przetargów. Komplikuje sytuacja taka, że są samorządy, które złożyły wnioski do spółki, znaczy złożyły wnioski do tego programu, a nie są właścicielami, nie przekazały majątku do spółki. W naszym powiecie też jest taka gmina, która nie wszystkie wybudowane oprawy przekazała do spółki, a zgłosiła je do programu. Więc w tych przypadkach będą musiały być dwa różne dokumenty. I to też tutaj przedstawicielom spółki trochę utrudnia. No i ta gmina będzie musiała teraz sama zamówić mapki geodezyjne i dużo rzeczy wykonać po swojej stronie. Także my mamy te 200 opraw i z tego, co dzisiaj mi powiedział przedstawiciel spółki, jesteśmy w drugim etapie przetargów, bo wykonujemy zadanie tylko i wyłącznie na majątku, który przekazaliśmy do spółki. W programie inwestorem jest gmina. Gmina podpisuje umowę. Ilość opraw była uzgodniona ze spółką. Mamy opraw... W całej gminie mamy opraw 559, zmodernizowaliśmy ponad 140, o ile dobrze pamiętam. Coś tam jeszcze nam pozostanie, a te 200 opraw, które zmodernizujemy, oby nam to się udało i żeby to skutecznie, drodzy Państwo, przeliczyć. A tu mam. Mamy 559 lamp, w tym 196 już wymieniliśmy, 200 teraz mamy do programu, zostaną nam 163 lampy i te 163, które zostaną i jak zostaną zinwentaryzowane, to będziemy wiedzieć, czy one są już też energochłonne. Czyli ta modernizacja również nam pokaże przynajmniej stan opraw. Jeszcze, drodzy Państwo, chciałabym z tych pytań powiedzieć i przeczytać procedury. Umowa przewiduje opłatę, która będzie wynosiła przez 5 lat około 20 tysięcy. Pamiętają Państwo, kiedy mówiliśmy o tym, że dofinansowanie z tego programu to jest 80% wartości, tak? Jedna lampa to jest 2300 zł, jedna oprawa. Mamy 200 opraw. Teraz, żeby te oprawy stały się na początku przez 5 lat własnością gminy, no to wiadomo, protokoły odbioru i tak dalej, inwestycja i oszacowanie wartości. Jednak ta umowa będzie rodziła skutki finansowe i one muszą być wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, o czym mówiłam Państwu na spotkaniu roboczym w styczniu. Następnie od każdej oprawy będziemy płacić 1 zł 73 groszy dzierżawy. Czyli jeszcze raz. Nasze są lampy przez 5 lat wyłącznie. 1,73 zł będziemy płacić umowy dzierżawy. W tej umowie dzierżawy skalkulowano już koszty przetargu.
Jeden samorząd pyta, kiedy powstaje moment płacenia dzierżawy. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, to jest z dniem wydania przedmiotu dzierżawy, paragraf 2 ustęp tam umowy, nie będę już Państwu tutaj zabierać czasu. Przedmiot umowy zostanie wydany dzierżawcy z dniem podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, no i wzór jest załącznikiem. Przedmiot umowy zostanie wydany bezpośrednio przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Dodatkowo określa początek obowiązywania umowy jako dzień wydania przedmiotu dzierżawy. Czy już można podpisywać umowę dzierżawy? Inny samorządowiec pyta. Po dzisiejszym spotkaniu w ciągu tygodnia umowy zostaną przesłane pocztą tradycyjną, zostały. Czy zawarcie umowy dzierżawy wymaga jakiejś uchwały po stronie gminy? Odpowiedź ze strony spółki. Nie wymagamy dodatkowego dokumentu w tym zakresie. Czy w umowie dzierżawy określona zostanie liczba wszystkich opraw ujętych we wniosku gminy? W umowie dzierżawy zostanie wskazana wyłącznie liczba opraw stanowiących własność oświetlenia ulicznego i drogowego. Czy za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej gminy będą ponosiły jakieś koszty, pyta inny samorządowiec. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zostały uwzględnione przy ustalaniu czynszu dzierżawnego. Nie będzie żadnych dodatkowych opłat. Jeśli chodzi o ten czynsz dzierżawny, o tym co mówiłam, 1 zł 75 groszy, to z kolei jest ustalany na podstawie, drodzy Państwo, odrębnych przepisów, które spółka musi przestrzegać jako spółka będąca spółką rządzącą się prawami kodeksu spółek handlowych. Pytanie z innej gminy. Jak została przez spółkę skalkulowana stawka czynszu dzierżawnego? Stawka na poziomie 1 zł 73 groszy miesięcznie za jedną oprawę została przyjęta na zasadzie analogii do decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wytłumaczył nam prezes, że takie stawki w przypadku spółek handlowych są określane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących udostępniania konstrukcji będących własnością przedsiębiorstw energetycznych. I tu odpowiadam na interpelację, że za konstrukcje wsporcze, bo oprawy są własnością spółki i naszą. Natomiast oprawy, które są powieszone na słupach, są własnością koncernu energetycznego Energa. I za to wszystko spółka płaci czynsz do koncernów energetycznych. Należy zaznaczyć, że niniejsza stawka złoty 73 obejmuje koszty związane z przygotowaniem i postępowaniem przetargowym. Następne pytanie, czy oprawy będące przedmiotem umowy dzierżawy będą mogły stanowić aport do spółki? Tutaj też interpelacja pana. Zgodnie z zewnętrzną opinią prawną sporządzoną na potrzeby programu, oprawy jako element środka trwałego nie mogą być przedmiotem aportu do spółki. Czy nakłady na wymianę opraw mogą zostać zakwalifikowane jako inwestycja? To też pytanie do nas. Ja to już z panią skarbnik rozmawiałam. Decyzja w tym zakresie należy do gminy, jednak regulamin wskazuje, że powinna to być inwestycja. Czyli to będą wydatki inwestycyjne podnoszące nasze wskaźniki. Dlaczego umowę zawieramy na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo? Pyta inna gmina. Ponieważ zgodnie z paragrafem 2 regulaminu okres trwałości inwestycji, czas, w którym nie może nastąpić istotna zmiana wpływająca na charakter inwestycji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów inwestycji, w szczególności dotyczy to tytułu prawnego do dysponowania urządzeniami objętymi wnioskiem o dofinansowanie. Paragraf 5 ustęp 8 regulaminu, mam tu na myśli regulamin programu Rozświetlamy Polskę. Okres trwałości inwestycji, o którym mowa w paragrafie 2, punkt 22, wynosi 5 lat. Inna gmina pyta. W tej umowie deklarujemy, że utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury przez cały okres trwania umowy, cokolwiek to oznacza, zlecamy oświetleniu ulicznemu. W chwili obecnej zawieramy umowę na bieżące utrzymanie po przeprowadzeniu negocjacji na 1 rok budżetowy. Odpowiedź. Zawieranie umowy na bieżące utrzymanie na kolejne lata nie stoi w sprzeczności z zapisami paragrafu 3 umowy dzierżawy. Tutaj samorząd miał na myśli to, że my co roku podpisujemy ze spółką umowę na świadczenie usług, tak? Czyli żeby te lampy się paliły i tak dalej, i tak dalej. Okej.
Dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Natomiast ta umowa będzie rządziła się innymi zasadami w drodze negocjacji w trybie zamówienia. W ramach umowy oświetlenie uliczne przeprowadzi postępowanie i tak dalej. Zakres udzielonego pełnomocnictwa został uszczegółowiony, bo jeszcze musimy pełnomocnictwo. Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałam, pytań jest mnóstwo, które zadały samorządy. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że 9 z racji tej, że było bardzo dużo pytań, powołaliśmy zespół samorządowy. W tym zespole są miasta i gminy, czyli reprezentanci samorządów, po to, żeby spółka, którą no tutaj też padły głosy różne, czy są hegemonem, czy na rynku, no, że ta spółka no, jest dla nas i ta modernizacja też jest dla nas. Będą to przedstawiciele gmin. Miasto Ostrów, miasto Kłalisz, miasto Krotoszyn, gmina Grabów, mamy na myśli Grabów nad Prosną, i gmina Rychwał. To są samorządowcy, skarbnicy gmin, burmistrzowie, tam w szczególności też są skarbnicy gmin, którzy weszli w skład zespołu tego, który w imieniu samorządów gminnych będzie negocjował i przeliczał to wszystko, co się zrodziło, Szanowni Państwo, wiele wątpliwości. Ja podczas spotkania też zrobiłam tyle notatek, przygotowując się do spotkania. Tyle chciałam, drodzy Państwo, powiedzieć. Jeszcze też jedna rzecz, bo Pan Radny w swej interpelacji zapytał. Pani Skarbnik, proszę mi pomóc, bo ja nie daję rady już. Pan, o ile dobrze pamiętam, zapytał o to, czy spółka oświetlenie uliczne płaci podatek od nieruchomości. Tak, spółka oświetlenie uliczne i drogowe płaci 2% podatku od wartości budowli, corocznie daje nam kwotę 25 tysięcy. Materia skomplikowana, kodeks spółek handlowych, stawki, ale ja ufam, że przedstawiciele tych samorządów będą naszym głosem, a spółkę traktujemy po partnersku, no, dla nas wykonują te zadania. Ten program jest dobrym programem, o czym mówił też prezes, bo wcześniejsze programy, Szanowni Państwo, pan prezes Witczak nam to mówił, trwały po kilka lat, było więcej wymogów, a w tym programie nie ma, bo przecież budujemy drogi i wiemy, że jest to dobry i nie ukrywajmy, łatwy program do rozliczeń. Więc spółka ma doświadczenia chociażby w takim programem Kawka, który był realizowany, czy jeszcze inne programy takie ekologiczne, gdzie oprawy były montowane właśnie takie energooszczędne, więc tutaj ten program jest troszkę łatwiejszy, natomiast ilość i zakres prac, która jest teraz przed pracownikami, to jest ogrom prac, bo tak jak już mówiliśmy, trzeba dokonać inwentaryzacji i po to, żeby złożyć i ogłosić przetarg, czyli muszą być kosztorysy i tak dalej, czyli pełna dokumentacja, bo to jest pełną dokumentacją, za którą trzeba też i zapłacić, tak? Także no, tylko trzymać kciuki i tak jak słusznie prezes, czy tam pani prezes zauważyła, że idziemy razem, ramię w ramię, po to, żeby zmodernizować i zmieścić się, Szanowni Państwo, w terminie. A to, że wymaga to dużo dokumentów, bo wymaga to dużo dokumentów, wymaga. Mogę tylko jeszcze obiecać też nam wszystkim i sama sobie i nam wszystkim, bo nam na tym wszystkim bardzo zależy, a ponieważ tutaj mam akurat z tej grupy no, pana burmistrza Rychwała, więc jutro zapytam się, czy już zespół się spotkał. Do realizacji tego programu, żeby sprawnie przez te 80 kilka gmin przechodziły materiały, utworzono specjalną platformę, tak zwaną chmurę. My tam mamy dostęp do tych pytań, do tych odpowiedzi zadawanych, bo w trakcie od 9 stycznia podejrzewam, że tam znowu już się zadało wiele pytań. Spojrzymy jutro w chmurę, czy tam coś się dzieje. Zresztą prosiłam wczoraj pana Krzysia, siedzącego za moimi plecami,
I pan Krzysztof Wróblewski wczoraj mi sprawdzał, tak Krzysio? Jest czysto, tak? No właśnie, czyli zespół pewnie się już spotkał i pracują nad tą umową dzierżawy, która będzie przedmiotem podpisania już po przetargu. Czyli podsumowując, nie tylko 20% z naszego budżetu na program, ale też do wieloletniej prognozy finansowej ten czynsz, który od poszczególnych opraw będzie płatny po to, żeby też w tym kapitale spółki, no może nie w kapitale, w tym zestawieniu finansowym spółka mogła zapłacić za te urządzenia sporne, chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, jak to się nazywa, przepraszam. Po prostu chciałam powiedzieć za słupy. Bo to trzeba zapłacić. Dlatego, żeby inne samorządy, które nie są w programie, nie płaciły, jest złoty 73. Jest, i o tym, co pan kierownik mówił, Jakub Krzywda, że to jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, on ogłasza i nawet nam mówił, że można sprawdzić stawkę, można odnieść się do opłaty, jak światłowód się opłaca, który jest posadowiony w gruncie. Także pan prezes zapraszał gminy, które będą miały pytania i mają pytania. Widzicie państwo, skoro na platformie nie pojawiły się pytania, no to znaczy, że zespół bardzo mocno nad tym wszystkim pracuje. A dzisiaj, kiedy chciałam zapytać, czy lampy uliczne na nowym osiedlu już się palą, no to pan tylko miał dla mnie dosłownie chwilkę, bo w jakimś tam zespole, jakiś ta gmina, bo oni też przygotowują się, żeby w terminach ogłosić przetargi. Nie wiem, czy na ile to ta moja odpowiedź i te, mogę bardzo chętnie udostępnić te notatki i te pytania, bardzo proszę, które samorządowcy... Tak, 9 stycznia było spotkanie, w którym wzięłam udział i... Robią wszystko, żeby nie stracić promesy, która we wrześniu się kończy, czyli do, jak my wiemy, to tak samo jak dzisiaj rozmawialiśmy o naszych drogach, inwestycjach, że do czasu, kiedy ogłosimy postępowanie zakupowe, czyli inaczej mówiąc przetarg, do tego czasu mamy terminy. Nasze promesy kończą się w lipcu i szukamy rozwiązań, żeby zdążyć. Tutaj się kończy we wrześniu 40 tysięcy opraw. Do wymiany, na to musi być postępowanie, dlatego przedstawiciele, którzy pracują w tym zespole, łącznie z przedstawicielami spółki, dzielą zadania. Tam, gdzie jest inwentaryzacja, już pracować nad projektem. Tam, gdzie gmina ma trochę swojego, trochę u spółki, też. W naszym przypadku mamy tylko nasze urządzenia, które przekazaliśmy do spółki i dlatego jesteśmy w tym naborze drugim, który będzie w marcu. Tak mi dzisiaj powiedziano. A jak pójdą dokumenty, jak to wszystko się uda, to tylko trzeba trzymać kciuki. Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Bo mówię, to nam troszeczkę dało jakąś taką wizję, wiemy już na jakim koniu jedziemy. Szanowni państwo, otwieram punkt wolne wnioski i głosy. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chce zabrać głos. Nie widzę. Zatem, szanowni państwo, stwierdzam, że porządek 62. sesji Rady Gminy został wyczerpany. Serdecznie dziękuję wszystkim państwu za udział. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy oraz osoby, które śledziły nasze obrady. Tym samym zamykam obrady 62. sesji Rady Gminy Grzegorzew. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.